My też ewolucyjnie trochę nie przygotowani do takiego przyspieszenia świata. Więc my potrzebujemy, znaczy ja takie głębokie przeczyli, że potrzebujemy takich złocin. Natomiast gdyby każdy w pośrodku z tej grupy codziennie, nie wiem, tam wykonał coś lepiej, inaczej i tak dalej, to te zmiany mogą być dwucyfrowe, tak w procentach może 20 30, to jest to jest moim zdaniem ta różnica. Let me show you a few things. They have something to do with their time. Cześć, witam Cię w nowym odcinku podcastu Penić do Klienta. Pan dzisiejszym gościem jest Wojtek Kozimek, twórca firmy One2Tribe oraz platformy Tripeware, narzędzia służącego do motywowania pracowników. Zaprosiłem Wojtka, żeby dowiedzieć się, czym jest gamifikacja, jak zmieniła się na przestrzeni lat, jak to się będzie zmieniało w przyszłości w związku ze wszystkimi zmianami, których jesteśmy świadkami. Dzięki, że chciałeś przyjąć zaproszenie i że rozmawiamy po tylu latach. Ja dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim. Też fajnie, że, że, że tak powiem, rozmawiamy. Także cieszę się na, na tę rozmowę. Gdybyś mógł w jednym, dwóch zdaniach powiedzieć najpierw, e, czym jest One to Tripe, kim jest Wojtek Zimek. Ojejciu. E, One to Tripe jest firmą, która robi system do mm, za... Tak naprawdę performance managementu już, bo to był kiedyś system do gamifikacji, kiedy obecnej głównie z tej gamifikacji sobie wybraliśmy zarządzanie wydajnością. czy takim powiedziałem inteligentność wzmacnianie człowieka. Eee, także one tutaj robi robi rozwiązanie platformę, która na się TribeWeb, czyli taka platforma, platformę plemienną do zarządzania wydajnością w taki sposób, że pracownicy, na tej platformie pracownicy otrzymują zadania, są za to zadanie wynagradzani, ale jednocześnie są uczeni, jak sobie z czymś nie radzą, podpowiadają im się, co mogą zrobić dalej e, i tak dalej, i tak dalej. System opiera się bardzo mocno mechanizmy gier pod spodem, tam występują dalej schematy grafikacyjne. E, o czym wiesz, bo na jakimś takiego gospodarstwie i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, One to Trade ma też takie, bym powiedział, historię Wanted to jest to 20 lat prawie obecnie. Dokładnie, dokładnie zaraz będzie 20 lat. Bo w październiku skończymy 20 lat jako marka, jako firma. I duża część tej historii One to Trade ma to była historia budowy gier budowy rozwiązań, Po prostu graby tak gier wielopowych. Kim jestem ja? Jestem założycielem spółki jednym tam z czterech. Chyba jedynym, który został w operacyjnym w spółce, jeszcze mam jednego kolegę w Radzie na z tych pierwotnych właścicieli. E, może nie właścicieli, a founderów. to było, to było trochę więcej, boższy była jedna firma. E, więc jestem zespółką od początku. E, obecnie jestem wiceprezesem, byłem prezesem przez wiele lat. W chwili obecnej e, też bardziej się zajmuję rozwojem. Wreszcie to jak przez dużą, dużą, w zasadzie przez całość się zajmowałem rozwojem, ale mieszałem to mocno z finansami. i tak dalej. To, co mi wychodziło na zdrowej i spółce i, i mi, więc zajmowałem się głównie rozwojem. E, też czasy są sprzyjające, bo jestem matematyką, informatykiem z wykształcenia. Pojawiło się teraz mocno nacisk na AI, wręcz do inteligencji, więc to jest fajny moment, żeby się zajmować tym Więc to tyle, to jest ze A o tym też bym chciał z to porozmawiać na samym hmm. końcu. Okej. Okay. Ale najpierw tak, żeby przybliżyć temat gamifikacji i motywacji. Bo gamifikacja to taki buzzword z pewnego czasu. Zrobiłeś na to moda. Był takim buzzwordem. Wszyscy chcieli mieć gamifikację. O to tym wszystko, to wszystko zniknęło. Też jak czytałem wywiady z tobą, to mówiłeś, że właśnie nie chcesz posługiwać się terminem gamifikacja, że to jest taki dosyć niepełny termin tego, czym obecnie Platforma się zajmuje i w jaki sposób no. wzmacniacie te mechanizmy motywacyjne. Więc jak, jak rozumiesz gamifikację i gdzie ona ma te słabe punkty, które no. kiedyś były atrakcyjne, a teraz, a teraz nie są? Myślę, że tak, ja rozumiem gamifikację jako mechanizm, jest taka, znaczy ja podchodzę jakby na dwa sposoby. Jeden to jest taki bardziej naukowy, jest taka fajna taksonomia Andrzeja Marczewskiego, który dzieli podejście do designu gier, do takiego głowego podejścia do użytkownika, on powiedział, bo to też jest takie bardzo UX-owe z tej działki, o której rozmawiamy. Dzieli na takie dwie, w dwóch osiach, że mamy purpose i FAN, czyli mamy... Coś, co jest ukierunkowane czysto na fan, i na rozrywkę, albo na purpose, czyli ma jakiś cel. No i wiadomo, typowe gry są ukierunkowane na Fan, a gamifikacja jest ukierunkowana na purpose, czyli na po prostu na, na jakiś cel, nie wiem, zwiększenie sprzedaży, ale też nauczenie czegoś dzieci, nie wiem, poprawę czegoś na świecie, itd, tak i tak dalej. No i jest druga, druga oś, która dzieli to na według tak zwanego gameplaya, że w gamifikacji jest tak zwany no gameplay, czyli nie ma gry, nie ma sztucznego świata, nie ma nie wiem świata z zamkami, potworów, yy, nie wiem jak Wiedźminie, nie wiem jakieś tam storylineu i tak dalej i tak dalej i jest game. No i typowe gry to jest takie gdzie jest gameplay, czyli jest to sztuczny świat jest FAM. Są gry, gdzie na przykład to są robione nie dla Fam, są robione dla celu, ale też dalej są w sztucznym świecie. Na przykład jest taka gra Uratuj Darfur, to Safe Darfur, czy... czy, czy no, nie pan ci jeszcze po prostu linka, ale, ale, ale gra dotyczy po prostu, nie wiem, bycia cywilem w obozie uchodźców w Darfurze. To jest zupełnie, zupełnie brak fanów, tak jak się domyślasz. No ale pozwala ci się wcielić, jakby pozwala ci się poczuć, jak to jest po prostu, jak walczyć o wodę, o pożywienie. Nie? I to jest tak zwany serious Game, tak? Czyli mamy gameplay, mamy to sztuczny świat wykreowany, ale jest jakaś, jakiś wyższy cel. No i w gamifikacji mamy to, to okienko, w którym mamy, mamy brak gameplayu. Ja mam jeszcze trochę inną definicję. Po w gamifikacji gameplayem jest nasze życie. Tak? To znaczy gameplayem jest to, że ty jesteś w realnym świecie, w naszym życiu, nie wiem, no na przykład jesteś handlowcem musisz sprzedawać, nie? To znaczy jakichby jak tam ci ktoś nie próbował wcisnąć głupot, że nie wiem, jesteś rycerzem i walczysz ze smokami, to tak naprawdę na co dzień przychodzisz do pracy, żeby wykonywać swoje zadanie projektować, coś sprzedawać, coś robić, coś i tak dalej. Ja uważam, że gamifikacja wpadła w dwa takie, dwie takie e, pułapki. Pierwsza związała się z tym, że jest gamifikacja, e, pierwsza jest związana dokładnie z, tym, z tą tą To znaczy bardzo dużo projektów, które były de facto grami albo takim próbą przeniesienia gier do życia zawodowego było traktowane jako gamifikacja. By, były takie nie wiem, projekty, tylko nie wiem, buduj, budujesz sobie miasteczko, w tym miasteczku sobie żyjesz, coś tam robisz i tak dalej, i tak dalej. No z mojego punktu widzenia to nie jest gamifikacja, to jest po prostu jakaś gra edukacyjna dotycząca, nie wiem, twojego środowiska pracy i tak dalej, i tak dalej. Jest jakby ona nie dotyka realnego twojego życia. Oderwana od kontekstu. Oderwana jest od oderwane, w kontekstu, a tym kontekstem jest po prostu twoje, 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 twoje życie. I tu dość mocno wydzieliły się dwa wątki, projektu, dwa wątki rozwiązań. Nie? To znaczy tak mocno rozumiem, że na analitycy rynku to dostrzegli. To znaczy te rozwiązania, które trzymają się życia, czyli mają ten jakby no gameplay i tak dalej, one poszły w stronę czegoś, tym, co, co podkreśla się z kilka nas. Taka najpopularniejsza to jest inteligentne wzmocnienie, czyli intelligent augmentation, czyli mechanizmy gry są, wykorzystywałem tego, żeby wzmocnić tą rzeczyw tę rzeczywistość, którą ty postrzegasz. Czyli ty patrzysz nie wiem, na swoje zadania w pracy, a widzisz je jako nie. zadania w grze, czy za mnie coś dostać. To jest wzmocnienie rzeczywistości, jakby wzmocnienie sygnału, który do ciebie dociera, coś bardzo mocno takiego customer experience, user experience, employee experience i tak dalej. Zmocnia to twoje doświadczenie. Mówi ci na przykład, jaki masz teraz cel w pracy. Nie zawsze w pracy wiadomo, jaki masz cel. Nie? I to jest... To jest, to jest coś, co jest jakby z jednej strony, a z drugiej strony, oczywiście, pozostały te rozwiązania, jakie tam się mówi, że tworzymy sobie jakieś tam, nie wiem, opowieści o włamywaniu się do sejfów, w budowie miasteczek i tak dalej. To dla mnie są gry. Znaczy, nie mówię, że one są złe, tylko że to nie jest ten, ten, ten wątek, który jest, który jest w chwili obecnej według mnie taki kluczowy z punktu widzenia rozwoju nie wiem, gospodarki czy cywilizacji i tak dalej. Tylko że ten wątek ze wzmacnianiem pewnych rzeczy za pomocą mechanizmów gier, takim inteligentnym wzmocnieniem. On jest o tyle ważne, że my po prostu żyjemy w tak kruchym, e, zmiennym e, i nieprzewidywalnym świecie, e, w tak szybkiej wymianie informacji, że ty potrzebujesz pewnych mechanizmów, takich growych, żeby ci to, tą, tą informację ci podawały, jasne, żeby ktoś ci tą informację podawał jak w grze. Jasne, to znaczy, że mamy już do czynienia z pokoleniami, które wykowały się na gra. Dla nich pojęcie quest, misja, nie wiem, masz quest do wykonania, tylko nie sprzedać sprzedaj 10 telefonów, to jest znane pojęcie, to nie jest tak, że my posługujemy się czymś, co, co jakby już weszło do naszej kultury, jest to ma silne, bym powiedział, podłoże, podłoże klucze. Więc tutaj to inteligentne wzmocnienie to jest coś, co, znaczy to w ogóle jest coś, co mnie też inna sprawa, że mnie to po prostu kręci ten kierunek, tak, kierunek robienia gier, kręci szybiej odstawczyn wystarczająco wiele lat. I to jest jakby jedno, jeden element. Drugi element, który moim zdaniem gamifikacja, e, drugi element jest ekstremalnie jakby, to jest jakby na długiej osi. Bo też dostrzeżono, że gamifikacja może się bardzo mocno opierać o rywalizację. Zresztą stąd jest też pojęcie Pawła Tkaczyka. Znaczy nie wiem, czy Paweł był świadomy jak je wymyślał, bo nazwa jest oczywiście jest super fajna, nie? Grywalizacja, nie? Kurde, wiesz, ona jest bardziej polska niż gamifikacja. Mi się, pod tym kątem mi się bardziej podoba, ale jest mocny nacisk na rywalizację. I też poszło jakby też w drugą stronę, nie? czy grywalizacją jest każdy konkurs sprzedażowy. Czyli każdy wyścig szczurów może też być wiesz, też być To nie ma mowy o inteligentnym wzmocnieniu, tylko po prostu o postawieniu takiego modelu w stylu, yy, no nie wiem, robimy wyścig i nie. Pięciu najlepszych w rankingu dostaje nowe samochody służbowe, a dziesięciu najgorszych zawalamy na brud, nie? No to, 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 mi, to, to mi się w ogóle nie kojarzy z żadnym postępem, ani z żadnym, bym powiedział, Zachęcaniu człowieka do rozwoju, do tego, że on jest każdego dnia lepszy, i tak dalej. Wreszcie ten, ten model z inteligentnym wzmocnieniem, tam jest kilka takich fajnych paradygmatów. Na przykład on od strony psychologii behawioralnej, ale także od strony w ogóle psychologii społecznej, bo to jak z wielu punktów widzenia, tam jednym z takich elementów, to jest w tym, w tym, w tym modelu inteligentnego wzmocnienia, jest to, że ty, co, ty codziennie ścigasz się ze sobą. Tak naprawdę, jesteś codziennie lepszy niż ty byłeś wczoraj. Nieco codziennie się tam trochę rozbijasz. Jedni szybciej, drudzy wolniej, bo to też jest kwestia, że każdy ma jakieś tam swoje tempo rozwoju. Masz, to wchodzi ładnie w AI, sztuczną inteligencję, w personalizację, że to zadania zostajesz dostosowane do siebie i tak dalej. I tutaj to jest to jakby, tutaj yy, yy, łatwo jest pokazać, że się każdy się rozbija w swoim tempie, ale troszeczkę jest lepszy każdego dnia, to cała organizacja czy społeczność jest lepsza. W tym modelu takim mocno rywalizacyjnym. E, to ciężko to pokazać, dlatego, że to wiesz, na, staty na prostej statystyce to się wywraca tak, na dobre sprawę, tak, czyli okazuje się że najlepsi są po prostu e, e, ci, którzy są najlepsi, no, e, no jest kilku najlepszych, którzy tam cały czas wygrywają, a reszta tak naprawdę się nie zmienia. Na no, tym modelu z kolei takim bardzo biowym, takim bardzo, wiesz, przyjemno grową, bawimy się i tak dalej, zazwyczaj on jest niepowiązany w żaden sposób z wynikami, też tego nie możecie pokazać, tak, więc tu jest, tu jest, 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 jest gdzieś. gdzieś. Ta konkurencja jest takim bardzo ewolucyjnym podejściem, nie tak jak fantazja o skrady wolnym rynku mm -hmm. zwyciężają tylko najlepsi, ale jaką motywację mają mieć ci, którzy są na samym końcu, albo pojawiają się w trakcie. A czy tu, tu, jest, tu jest moim zdaniem matematycznie do udowodnienia, że to w ogóle nie ma sensu, nie? Bo my, my mamy takie badania zrobione w ogóle. zresztą już kiedyś tam. Wysuwaliśmy jakieś rozkłady normalne, bo ten model jest w ogóle jeszcze bardziej, bo ty mówisz, że są najlepsi i najgorsi, ale jeszcze masz, to jest rozkład normalny. nie? Więc najwięcej ludzi najwięcej ludzi są, jest w medianie czy tam w średniej. Oni są na środku tego rozkładu. Tak? Czyli jak masz rozkład gałsowski, no to nie, wiem, na tysiąc osób powiedzmy w firmie masz, nie wiem, tamtych, nie wiem, stu najlepszych, stu najgorszych. I oczywiście fajnie, że jest z tych ztu najlepszych super, nie? Tylko że oni w ogóle nie ciągną całej firmy. Całą firmę ciągnij środek składu normalnego, gdzie masz, nie, 800-700-800 osób. Nie? I to jest po prostu, to, to bardzo często widać w firmach. W dużych organizacjach miałem konkursy sprzedażowe w Kontakt Center, które są po prostu z bardzo często, nie? Bo to są takie konkursy w stylu, nie wiem, no pięć najlepszych, najlepszych agentów wygrało nie wiem, wakacje w Turcji. No, super, tak? Ale tak de facto oni podciągnęli wynik całego zespołu o. Oni swój wynik, nie wiem. Oni oczywiście wykręcili jakieś niesamowite wyniki, ale wynik całego zespołu podkręcili o tam kilka procent. Natomiast gdyby każdy z tej pośrodku, z tej grupy, troszeczkę codziennie, nie wiem, tam wykonał coś lepiej, inaczej i tak dalej, to te to, to zmiany mogły być dwucyfrowe, tak, w, w procentach, albo 20-30%, tak. Po prostu. I to, 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 jest, to jest, moim zdaniem, ta różnica. Mnie bardzo ciekawi kwestia. Ujęcie właśnie takiego wzmocnienia, mhm. wzmocnienia zachowań, wzmocnienia motywacji w długim terminie. Ja na mhm. przykład widzę po swoim przykładzie, to wiadomo, przykład jest trochę od czapy, ale jak gram w grę mhm. na PlayStation, komputerze, czymkolwiek. To gra nudzi mi się i odkładam ją w momencie, gdy uda mi się rozpracować mechanizm. Czyli wiem, w jaki sposób zdobywać kolejne rzeczy, żeby rozwijać postać, i w tym momencie tracę motywację kompletnie. No. I zastanawiam się, jeżeli mamy pracowników, którzy korzystają z systemu motywacyjnego, on jest w pewien sposób powtarzalny. Jak, jak przygotować go tak, żeby on działał w długim terminie i żeby właśnie ludzi, którzy Próbują ten system ograć, yy, nadal motywować do ciągłej zmiany. I tu odpowiedzią w ogóle to zjawisko, o którym mówisz, nie? To, 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 jest, to, jest, to jest związane z flowem, nie? to jest związane z, ze zjawiskiem przepływu. U, u, jest, zawsze mogło pozmienić im nazwiska Michali Ciszkiet-Michali. Yy, to znaczy, yy, tam jest taka proporcja, że w momencie, że żeby zaistniał flow, czy zaistniało zjawisko przepływu, to musi być połączenie, to, jest, to w ogóle jest bardzo mocno przetestowane na G. więc dobrze, że tu podałeś jako przykład G, tak. Że musi być balans pomiędzy, yy, yy, pomiędzy trudnością zadania, yy, pomiędzy trudnością zadania a skillem yy, danej osoby. Czyli jesteś, jeśli jesteś na jakimś określonym skillu, tak, no to jeśli ta łamigłówka, jak mówisz, nie wiem, czy ty, Kwestia w grze, że rozpracowanie mechanizmu gry jest na tym samym poziomie, No to jesteś, jesteś w to zaangażowany. Tak? Potrafi się zaangażować, zapomnieć o całym świecie, bo skupiasz się na rozwiązaniu tej zagranki. Jeśli natomiast ta trudność byłaby, Zbyt niska w stosunku do Twoich umiejętności. Jeżeli na przykład już pokonałeś, już wiesz, jak rozwiązywać tego typu wiesz, jak ten system działa, tak po prostu, no to zaczyna się nudzić i wtedy jakby wypada z flow. Jest też, jest też druga, drugi przypadek negatywny, jeśli to jest, coś jest zbyt trudne. Na przykład mamy pracownika, idemy mu zbyt trudne zadanie do wykonania do jego umiejętności, to on nie zaangażujemy się, się zirytuje. Czyli mamy taki model irytacji. To jest w ogóle już ciekawe, bo, bo to jest mocno powiązane w pracy w ogóle, bo flow jest we wszystkim. Natomiast w pracy w szczególności. To jest też taki mechanizm, który jest bardzo mocno powiązany z mechanizmem powstawania stresu w pracy. To znaczy, że możemy stres w pracy na przykład powstaje wtedy, kiedy tracisz kontrolę nad zadaniami. Są też takie badania Roberta Karaska chyba jeszcze z lat 70. czy 80. które też pokazują, że jeśli tracisz kontrolę nad zadaniami, czyli właśnie masz to ten skill, masz za mały do trudności zadania, tam może, kontrola może wynikać też z tego, że nie masz jakichś zasobów, ale generalnie ona jest, wynika podobnie jak burczyszkę Michaliego, masz za mały skill do tego, żeby zrobić dane zadanie, no to się irytuje, zaczyna się w tobie pojawiać stres. Zawsze jak też kontrolę na czymś pracy, to, to, jest, to jest generowanie, generowanie stresu. Przy nudzie to tak akurat nie jest, chociaż też jest taki stres, że nie, wiem, twoje potencjał nie jest wykorzystywany, to jest inny, inny rodzaj, trochę inny rodzaj mechanizmu, ale on jest, on, jest, on, jest dość, on jest dość podobny. No i teraz, żeby utrzymywać długie zaangażowanie, to konieczne jest wyznaczanie, jakby po pierwsze, konieczne jest mani, jakby manipulowanie tymi dwoma, dwoma osiakami, czyli musisz z jednej strony musisz dbać o to, żeby skill... Cały czas się podnosił, posił, a z drugiej strony musisz dbać o to, żeby trudność zadania była dostosowana do, do ski. Stąd tak ważne jest budowanie mechanizmów, które nie są tylko dla najlepszych, bo konkurs jest tylko dla najlepszych, tylko mechanizmów, które są budowane dla każdego. Jeśli masz początkującego, to dajesz mu zadanie na poziomie początkującego. Jak on się rozwija, to dostaje coraz bardziej yy, zaawansowane zadania. I tak dalej, tak? Czyli jakby i to, co mówiłem, czyli wyścig z samym, wyścig z samym sobą, z Czyli w tej grze, to ty mówisz, że, gra, że grasz, i tam nie wiem, jak rozpracujesz mechanizm, to ta gra cię zaczyna nudzić, no powinien się pojawić następne, następny poziom. Zresztą w wielu dobrze zaprojektowanych grach, na przykład w takich typowych role-playingach, to jest tak zbudowane, że ty jakby cały czas przechodzisz, jakby cały czas ci się podnosi poziom, bądź pojawiają się jakieś takie trochę bardziej metaschematem, jakieś takie modele łamania schematów, nie? że że masz widźmina, że tam ogarnąłeś, jak tam machać mieczem, rozwalasz coraz większych przeciwników i nagle pojawia się jakaś tam większa zagadka fabularna, gdzie musisz trochę wejść na poziom, 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 poziom meta. I to jest, to jest, utrzymywanie jakby, to jest utrzymywanie, moim zdaniem to jest podstawa w ogóle takiego, takiego, takiej długotrwałej, długotrwałej relacji i to jest... Więc to, 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 to jest chyba główna, 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 główna rzecz, aczkolwiek jeszcze długotrwałą no, długotrwałe można też zbudować na typowym systemie realnościowym. To znaczy, jeśli na przykład wynagradzasz, nie wiem, w pracy przy gamifikacji wynagradzasz użytkowników materialnie, no to oni też jakby, tutaj też jest taki model, w którym no by za każdym razem, gdy dajesz nagrodę i tak dalej, to użytkownik oczekuje jako element systemu takiego motywacyjnego. Ten drugi mechanizm, taki lojalnościowy bazujący na samym, takim bym powiedział, to się nazywa podejrzany mechanizm, mechanizm tak, czyli tą operant conditioning, tak, on jest dużo słabszy, bo on jest taki, bym powiedział, um, on prawie zawsze działa, bo to jest mechanizm, który jest dostępny dla większości organizmów żywych, znaczy może i większości, ale dla bardziej rozwiniętych, tak? czyli gołębie, szczury ludzie. I tak dalej, ale on jest taki, on nie wystarcza. Znaczy, ja, czy musisz mieć ten, ten element samodoskonalenia się coś, co jest takie, by powiedział też bez smutego Tak, bo nad, co, co zabawne dzisiaj e, przed naszą rozmową, e, w jednym z wywiadów z Leszkiem Dukajem, Leszkiem. Mm. Jackiem. Nie, Jackiem. Ach, Jackiem. Jackiem. Sorry, Jacku. E, Powiedział, że w obecnych społeczeństwach, gdy rozkład wartości, do których ludzie dążą, nie jest tak silny jak w latach poprzednich, uh -huh. z, z różnych względów, rodzinnych, religijnych itd., e, ludzie coraz bardziej tracą motywację do funkcjonowania, no? czyli zastanawiają się, po co mam wstać, iść do pracy po co mi jest to potrzebne. Nawet sam nawiązał do tego, że być może na poziomie samych społeczeństw będzie nam potrzebny właśnie taki mechanizm trochę gamifikacyjny, motywacyjny, właśnie po to, żeby w ludziach, którzy nie mają już takiego dużego zasobu wartości, które mogłyby ich nieść po prostu przez kolejne dni, żeby oni, żeby ich utrzymywać po prostu w tych procesach życiowych, żeby im się jeszcze, jeszcze chciało w ogóle funkcjonować. Mi się wydaje, że tu jest jeszcze jeden element, tak jak to poruszyłeś, to jest kwestia. Jest takie pojęcie, wiesz, wyuczonej bezradności i wyuczonego optymizmu, nie? To jest Seligman, tak? Wyuczona uczona, wyuczona bezradność, ma jakiś taki negatywny odzień, że nie wiem, że ludzie mają wyuczoną bezradność, bo oni się sami wyuczyli tej bezradności, nie są leniwi i tak dalej, nie? To takie podejście. A to e, mechanizm. Nie, to jest biologiczny mechanizm. Wiesz, no, na, jeśli, wiesz, no, Seligman prowadził takie badania, gdzie tam wiesz, psy y, traktował w taki sposób, że niezależnie co robiły, nie, nie mogły uciec z jakiegoś tam, z jakiejś sytuacji. Nie? To jest trochę może odpowiadać naszemu światowi. Czyli czy tu masz kogoś, kto nie wiem no, tyle razy dostał, dostał po głowie, tyle razy gdzieś tam przeżył jakąś traumę, tak? że ma poczucie, że co nie zrobił, to po prostu świat go pokona, pokona, tak? czy rzeczywistość go pokona. Nie? I to, to, jest, to jest trochę taka, taki, to jest takie zagrożenie szybko zmieniającego się świata, tak, że po prostu patrzysz na świat, który się strasznie szybko zmienia i no nie jażdżysz, nie? Po prostu całość, a tu wojna, a tu pandemia, a tu jedna partia ci się z, dróg, z dróg, a tu w ogóle z, z wszystkich mediów w zasadzie głównie negatywne informacje. Po prostu co byś nie zrobił, zagłana, nie? Po prostu. To, to, to może prowadzić, no i to jest właśnie też ten brak kontroli, o którym mówiłem przy Karasku nie? To znaczy, stres. Wiesz, i stres, długotrwały stres to jest depresja, nie? To jest strasznie poważna choroba, nie? To są w ogóle, wiesz, już, to na bardzo poważne rzeczy, nie? No i, 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 i moim zdaniem to nawet nie jest kwestia wartości, bo wartości są na takim element, wiesz, na takim, już jakby na wysokim poziomie, a to jest taka kwestia codziennego życia, nie? że się nie jeśli tam po prostu zło i zagłada, nie? I, i z, to jest z jednej strony, nie? A z drugiej strony to, co Seligman pokazywał, to, że oczywiście życie no, może nas uczyć bezradności, ale możemy się nauczyć optymizmu, a nie optymizmu takiego, że wiesz, jak psychologia pozytywna i tani kołcze, że no, w ogóle myśl pozytywnie, wszystko będzie dobrze, tylko nauczyć się optymizmu w taki sposób, że po prostu, że cokolwiek się nie stanie, to ty sobie z tym po jakoś tam poradzisz, jakoś, jakoś z tego wyjdziesz, nie? Czyli taki model w stylu, on tam pokazywał różne tryby, nawet różne wypowiedzi można analizować pod kątem jakichś tam kilku tak jak ludzie na coś patrzą. Na przykład, nie wiem, że patrzysz na coś w sposób, skoro świat się wszystko szybko zmienia, powinieneś na pewno rzeczy patrzeć w sposób krótkotrwały, czyli coś się wydarzyło, ale skutki tego są krótkie. Dzisiaj mi się nie udało, ale jutro mi się uda. I to wszystko, o czym mówimy w tym inteligentnym wzmocnieniu, to, trochę, to ono trochę działa na takiej zasadzie, czyli na przykład dzisiaj robiłem jakieś zadanie, ono mi się nie udało, ale jutro dostanę od systemu przełożonego i tak dalej, trochę inne i mi się jutro uda, tak? czyli pewne rzeczy są krótkotrwałe. Tak? My też ewolucyjnie, i tak powiedziałeś, kulturowo jesteśmy trochę nie przygotowań do takiego przyspieszania świata. My potrzebujemy, znaczy ja mam takie głębokie przeczucie, że potrzebujemy takich wzmocnień, bo my mamy takie, wiesz, wiesz no, pokolenie naszych rodziców to jeszcze było pokolenie, wiesz, jednej kawiery zawodowej na całe życie, jednego, wiesz, pomysłu na całe życie tam, że jak była klęska, pod którym, że nie wiem, komuś się studia umywały albo, nie wiem, bo tam nie zdał jakiegoś egzaminu albo, nie wiem, wywalili go, bo miał jakiś problem w pracy albo coś, to już, był, wiesz, to już była taka życiowa katastrofa, nie? po prostu człowiek, tak. jest, człowiek się stoczył. A, a teraz to jest walka, no? po prostu ludzie, nie wiem, którzy ze mną pracują, dużo od się ode mnie, zmieniają studia w ciągu, w ciągu życia, wymyślają sobie nowe strategie życiowe. Tak? No bo świat się zmienia, nie? No, to, to tyle. Nie? I teraz, teraz taki model moim zdaniem takiego wzmacniają, że coś cię prowadzi przez tą ścieżkę, ale jak ci nie wyjdzie, to okej, okay, tu masz inną propozycję, Moim zdaniem tak, znaczy tutaj, to, to coś pewnie się zbiega do tego, co, co, co rozmawiałeś z Dukajem, pewnie, pewnie coś się zmienia. Ja, ja nie lubię słowa wartości, znaczy, lubię je w sensie, że mam swoje wartości, ale nie lubię takiego epapowania już wartościami, bo to zazwyczaj prowadzi do takiego takiej, yy, takiego. Yy, Hmm. Bo właśnie do takiego modeli typu wiesz, jakieś konflikty, wartości, i tak dalej, tak dalej. Moim zdaniem, te, te rzeczy się zbywają na niższym poziomie, znaczy one się rozgrywają na takim bardzo przyziemnym poziomie twojego osobistego bezpieczeństwa, stresu, codziennych, porażek, sukcesów. To bardziej chodziło o, z tego, co zrozumiałem, to bardziej chodziło o nawet nie wartości rozumiane w, w kontekście poza ponadbiologicznych powodów do podejmowania. Do istnienia, Tak, tak. Albo do istnienia w ogóle. To, to jest już takie tak. etap że, że tu już do stresu jest niedaleko. No tak, 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 tak. tak To, jest, to są takie rzeczy, takie, takie. Taki, taki. Ja kiedyś rozmawiałem z takim moim znajomym, właśnie psychologiem, o właśnie konfliktu, bo mówi, że to są ten poziom stresu czy konfliktu, on ma zawsze takie trzy podłoża, Są takie, już taki najniższy poziom, to jest poziom interesu, Czy po prostu mój interes względem, to jest interes, czyli tam takie fizyczne bezpieczeństwo i tak dalej, nie? To na tym poziomie się najłatwiej dogadać, nie? Potem jest poziom emocji, czyli straci, straciłem trochę, yy, nie wiem, yy, no ta, to poczucie stresu, braku bezpieczeństwa, konfliktu wpłynęło mi, że czuję jakoś tak, nie? Na poziomie że jest bardzo trudno gadać, bo każdy jak już tam to indywidualnie i tak dalej. I jak to nabrzmi jeszcze bardziej, to jest właśnie poziom wartości. Poziom wartości to oznacza, bo wy zawsze, nie, nie wiem, konflikt między, nie wiem, co tymi apartami partjami politycznymi, bo oni to tam nie wiem, mają inne wartości, nie, to już w ogóle jest, wiesz, taki po prostu taki rozstań, nie? Już nie przeskoczyć, nie? No bo to wiesz, to generalnie. Wiesz, jak popatrzysz na no nie wiem, na dwie strony lewą i Polsce no to to, 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 to widać nie że ten rozstrzał jest taki że no wiesz to wolny problem i masz z tym I, i jak, jak w, w kontekście właśnie tego wzmacniania y, uplasować to co wiele firm jednak chce pracownikom wszystko więc wpoić czyli też mały jakieś, jakieś wartości firmowe, korporacyjne, jakiś sposób pracy, środowisko pracy. W jaki sposób to się ma do, do tego wzmacniania? Czy, czy z Twojego doświadczenia to jest tak, że jednak to wzmocnienie jest skuteczniejsze na tym właśnie poziomie takiego mojego? rywalizowania z się, z sobą ze wczoraj i zdobywania tych małych sukcesów, czy jednak te duże, e, duże hasła, e, duże wartości, które firmy sobie przepisują, również mają wpływ? To jest tak. Ja w ogóle nie lubię, no właśnie, no te to, to duże wartości. Ja bym to ujął w taki sposób, że Najważniejsze, znaczy, tak. Po pierwsze, duże wartości nie mają absolutnie żadnego sensu, jeśli nie przekładają się na codzienne zachowanie. Nie? To znaczy, jeśli nie przełożysz, znaczy kultura, wiesz, to są wartości, kompetencje, zachowania, ale tak naprawdę obserwujemy tylko zachowanie. No czy jak wiesz, jak. No sorry, no jeśli masz jakieś wartości, a to się nie przekłada na codzienne działanie, no to dostajesz, dostajesz, dostajesz po głowie. E, I. I tu są dwa, oczywiście dwie strategie film, nie? No, jest taki, wiesz, taki, taki model la whitewashing, typu, wiesz, robimy to, co robimy i na poziomie zachowań po prostu jesteśmy okropni, a na poziomie wartości tłumaczymy sobie to, że misją no, tak. jest... jest poprawianie świata, nie? A... Gdzieś tam bokiem coś tam. I to jest trudne. Znaczy to jest, wiesz, ja też jestem szefem filmu, nie? To jest trudne, żeby pewne rzeczy przełożyć na takie codzienne, wiesz, codzienne zachowanie, nie? żeby coś no, to, 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 to takie wymaga czasami, wiesz, u podstaw, u siebie, nie? w sensie u mnie, nie? że sami, no, Coś wierzyć, coś byś zrobił, ale na przykład, no, nie wiem, no musisz, musisz podejmować jakieś trudne decyzje. Nie? I, i we, dlatego ja nie lubię tego takiego, wiesz, takiego zbyt dużego dużego epatowania, epatowania, epatowania wartościami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mi się wydaje, że w takiej filozofii, bym powiedział, wschodniej, pracy, to mają rozwiązane dużo lepiej, nie? Bo wszystko, o czym to mówimy, czyli wiesz, być lepszym każdego dnia, codziennie mały postęp itd. i tak dalej, tak bym sobie popatrzył, to to jest Kaiser, Nie? To jest taki model japoński, tak? Model, model, japoński model, wiesz, budowania firmy, budowania relacji i tak dalej. Czy codziennie tam wiesz, pracuje, żeby codziennie być lepszy, nie? Tam... Samuraj codziennie macha mieczem, a nie wiem, skacze, skaczącą. Ninja codziennie skacze przez osiemcy bambus i w końcu skacze w 10 metrów. Przepraszam, to taki, taki ale generalnie ten model, ten model, ten model, model taki właśnie kaizenowy, to uczy kulturze europejskiej to się trzeba nazwać Lin. To jest taki model właśnie codziennego doskonalenia. To znaczy wiem tu i teraz wiem w którym miejscu jestem, wiem, że następnego dnia chcę być w następnym miejscu. I stopniowo to robię, oczywiście popełniam błędy, to się cofam i tak dalej. To jest naturalny jakby model. Natomiast model zachodni, taki jak powiedział, wynikający z XIX-wiecznego kapitalizmu, to jest model, w którym wiesz, masz nie, lidera firmy pana i władcę, który ma wizję i tą wiz, tę wizję, wiesz, robimy z tej wizji po prostu okrągłe hasła i gdzieś tam na dole robimy employer branding, że wszyscy się wczuli w tę wizję, mimo że wykonują robotę. Taką, jak zawsze wykonywali, to mają to wielkie światło, że coś tam się kiedyś, kiedyś wydarzy. No, Czyli czas to się miesza, to nie jest tak, że filmy mają albo to, albo to, tak? To jest tak, że to oczywiście te kultury się przenikają. Natomiast y, dla mnie taka kultura dzień po dniu, okej, okay, nie wiem, coś zrobiłem, poprawiam się, robię i tak dalej. To, to w ogóle jedna z takich ciekawych rzeczy, to jest wiesz, że to jest strasznie mocno, bo mówiłeś o wartościach pomodukaju i tak dalej, że właśnie ta taka codzienna praca, że codziennie trochę lepiej, nie? czy nie? Dzisiaj nagrywa ze mną podcast, nie wiem. Ja coś tam nagadam, a ty będziesz wiedział, że na przykład następne, następnym razem trzeba usiąść, żeby nie, nie, nie było zbyt dużo żartów, tak, zresztą tego, tego przesłuchiwanego. Do. Widzisz, okay. no ale to taki nie i robisz następny, coraz, coraz lepszy materiał, nie? No, w takim szybko zmiennym świecie to jest, to jest taka, po prostu taka popierska, ale, ale to, co jest ważne, nie? To powiązanie z wartościami, że jak popatrzysz na religię, na przykład czy na religię, czy tak, ale na taką religię, nie, nie religię w rozumieniu, nie wiem, strukturalizowanej, hierarchicznej religii, nie czy panowie śmiesznych czapkach, tylko popatrzysz na takie, takie wiesz, takie takie Tradycyjne, takie tradycyjne myślenie o tym, jak powinienś podchodzić do, 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 do życia, nie? A zazwyczaj większość religii, bo to, i, bo to jest i chrześcijaństwo, i tak mówi tu i teraz, nie? Skup się na tym, co robisz teraz, nie? Tam. Skup się na chwili obecnej. Jakby skup się na sobie, zanim się zacznij skupiać na innych, tak? I tak dalej. To, to jest moim zdaniem, to, to jak widzisz, tu masz to połączenie z wartościami, nie? Tylko ono jest zazwyczaj, tylko u nas słowo wartość ma takie znaczenie, że tu musi być coś takiego, wiesz, coś takiego wielkiego, że codzienność nie może być wartościowa, coś może być wartościowa, nie? No, Przeprowadziliście się do nadmorza, do Gdyni, bo podjęliście decyzję o bardziej wartościowej dla was codzienności, nie? No to jest, to jest mega, mega sprawa. To, to taki jest od tego zaczęliśmy jeszcze przed, tak, przed, przed, przed tagami. Nie? To jest w ogóle super, super temat. Nie? I, I to jest moim zdaniem, to są takie małe, wiesz, małe, codzienne tu i teraz do tego prowadzi. Według mnie wzmocnienia też może w tym tu i teraz, nie? no bo wiesz, no bo no właśnie to jest coś, co mnie to sami też radzi, że masz po prostu, nie wiem, gamifikację, która ci pokazuje, nie wiem, przekazuje wartości firmy. To znaczy co? Wartości firmy. No, ok. No, może ktoś to pot... Ja tego bym sobie nie był w stanie wyobrazić. Nie? Co to znaczy wartość? Albo inaczej, kilka razy próbowałem, bardzo żałuję. No, także na dzień dzisiejszy wolę skupiać się na tym, co ta dana osoba, która stoi przede mną, powinna zrobić następnego dnia, jak jej w tym pomóc, a nie na tym, żeby wiem, zmienić jej wartości. No i, no i ostatnia rzecz, nie? która tu jest też ważna. Wiesz, no my jesteśmy wszyscy, każdy jest z innego, wie, z innego środowiska trochę, jesteśmy różni. Nie? Ludzie mają wartości, czyli to taka, bym powiedział, nasza motywacja wewnętrzna jest budowana latami, nie? Przez rodziców, przez nasze doświadczenia życiowe i tak dalej, i tak dalej. Teraz takie, wiesz, taki, takie nadufane myślenie, że teraz przychodzę do jakiejś pracy i ta praca we mnie poukłada wszystko, tak, że ja będę miał inne wartości życiowe, nie? Że Na przykład nie wiem, przed pracą byłem, kurczę, nie wiem, należałem do młodej żółwki anarchistycznej, a teraz stanę się, nie wiem, prawicowcem albo w ogóle uwierzę w kapitalizm. Nie, no ludzie są, no i oczywiście jeszcze jeden aspekt. No ludzie przychodzą do pracy, żeby no zrealizować jakieś swoje cele, nie zarobić kasę, rozwinąć się i tak dalej. To są przyjemne cele, nie? ale one właśnie takie są. No filmy też są przyziemne. Dopóki nie pracujesz, nie wiem, w jakiejś fundacji zajmującej się, nie wiem, budową studni w Sudanie, no to te, te, te cele są dość, dość takie, bo powiedział przyjemne. Przyziemne I, i przyjemne, bo są przyziemne. No, to głośno filozofujemy. Tak, tak. Tak podsumowując tę te, te, te część, tak na koniec tej części, to właśnie przyszło mi do głowy, że to, co się dzieje w świecie otaczającym nas, jest idealnym odzwierciedleniem tego, co, jakie zmiany powstają w firmach. Nie? To, jest, to jest bardzo fajne, jak rynek bardzo szybko przeszczepia wszystko to, co, jest, to, co się dzieje w otoczeniu. Czyli w naszym życiu, tak jak już rozmawialiśmy, przyspiesza, wszystko przyspiesza, więc my niejako jesteśmy zmuszeni do skupiania się na chwili obecnej, na drobnych rzeczach, inaczej zwariujemy. Czasami pytają mnie znajomi, okej, okay, to w kontekście tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, że ja jestem wszystkim w ogóle, w którą stronę zawodowo pójść. Ja nie wiem, czy za pięć lat będę miał w ogóle swoją pracę. Ja tego nie zakładam. Ja, ja, ja stwierdzam, że jej nie będę miał, jak będę miał to w ogóle w innym, w innym wymiarze. I jesteśmy już poniekąd do tego zmuszeni. To wszystko się nie cofnie, nie zahamuje, to wszystko przyspiesza i fir, firmy będą musiały się tak samo zaadaptować, czyli już nie będzie już to, ten sposób zarządzania, który jeszcze w wielu firmach się utrzymywał, będzie musiał się zmieniać. Bo firmy też będą musiały się bardzo szybko adaptować do otoczenia o wiele szybciej niż teraz. I możliwe, że taki tradycyjny management w ogóle będzie wyglądał w inny sposób. nie? Czyli, jak teraz masz product ownera, product managera, kogokolwiek, to już nie będzie osoba, która tworzy zadania i deleguje, tylko być może też będzie w odpowiedni sposób układała algorytm, który te zadania rozdziela w zespole i odpowiednio je wzmacnia. Okay, bo. Tak, znaczy ciężko mnie przewidzieć, nie, jak będzie. Natomiast ja bardziej postrzegam te zmiany, które idą w taki sposób, że yy, potrzebujemy pewnej... Yy, potrzebujemy pewnej... znaczy z jednej strony tak, znaczy jak popatrzymy, bo to w ogóle jest temat rozmowy o sztucznej inteligencji, nie? Że mam jakby jakby w chwili obecnej małe... Ja postrzegam sztuczną inteligencję jako dwa, tak naprawdę dwa światy. Jeden świat to jest taki świat, bym powiedział, właśnie sztucznej inteligencji, która coś robi za ciebie, na przykład układa za ciebie, ty mówisz jakie tam potrzebujesz, jak chcesz rozłożyć pracę, sztuczna inteligencja za to bym składał, takie typowo optymalizacyjno-machine learningowe rzeczy. I ona, teraz znowu się też o tym dużo mówi, ale to jest, to jest coś, co się rozwija po prostu od, od jakichś strasznie wielu lat I na przykład nie w logistyce, w transporcie, nie wiem, w ruchu lotniczym, wszystko zdejmuje, nie, tam już nie powierzyłbyś człowiekowi niektórych z tych rzeczy, no po prostu wiesz, no nie zaryzykujesz to, że nie dwa samoloty się zderzą na przykład albo coś takiego, nie? więc to się jakby, to się jakby, to, to się rozwija i moim zdaniem w product nie do końca, bo to jest dużo takiej kreatywnej, kreatywnej pracy. Ale to jest taka rzecz. Tak, że ten, że ten y, człowiek w pętli nadal będzie, ale tak, tak, tak. jego praca będzie w zupełnie inny sposób. To jest, to jest to jest druga, nie? To jest druga rzecz, nie? No bo ja postrzegam to, co się teraz dzieje w sztucznej inteligencji, czyli ta generatywna sztuczna inteligencja i to, co jakby y, te modele, ryzykowe, modele językowe, modele językowe, modele, modele tak, tak zwane, co się generatywna ja, ale też musi nie mam do tego podstaw, że, mówię, że to jest już ta, ta zgeneralizowana sztuczna inteligencja. To tutaj mówimy bardziej o takim, to właśnie mówimy o tym intelligent documentation. Czyli ty masz człowieka, on dostaje pewną, pewne rozszerzenie swoich możliwości. Czyli na przykład, nie wiem, my dzisiaj na, do niedawna na platformie definiowaliśmy jakieś tam quizy i zadania samodzielnie. nieobecnie nie wiem, eksperymentujemy z czymś takim że mamy kawałek sztucznej inteligencji, tutaj jak wrzucisz tam jakiś komplet, a on jest przygotowany przez człowieka, tak? to sztuczna inteligencja ci wypluwa, nie wiem, tyle quizów i zadań lekcja, na, na różne to, na różnych poziomach, w różny sposób itd. itd. Tak? To, to jest taki, taki element, który jest, ale to jest skupia nie bo robienie quizów na przykład, gdzie ty masz jedną poprawną odpowiedź i musisz wymyślić trzy głupie, tak, bo jest quiz, tak? to, jest, to, to nie jest robota, która jest na poziomie człowieka. Nie? To jest, takie właśnie AI, który ma dostęp do olbrzymich zasobów językowych, może się bardzo szybko oddefiniować nie pytania, odpowiedzi i tak dalej, tak dalej. To, z czego to jest robione, czyli ten korpus wiedzy, który to dostarcza sztucznej inteligencji, to jest zdecydowanie ludzkie. Natomiast to co, to, co sztuczna inteligencja robi z tym dalej, to jest jakby twoje rozszerzenie. Moim zdaniem to w ogóle zmierza, znaczy w ogóle świat zmierza z tym, że my się będziemy rozszerzać, tą sztuczną a nie ona będzie nas zastępować, co oczywiście oznacza, że tam nie wiem, no pewne zawody mogą zniknąć, ale ja uważam, że one podlegną bardziej zdefiniowani. I, i ja bym tutaj, y, ja tutaj bardziej dopatruję patruję szansę nie? w tym, że właśnie, że pewne rzeczy mogą być, y, mogą być y, y, pewne zawody czy pewne grupy ludzi mogą na tym, bym powiedział, wypłynąć. No była taka słynna dyskusja o, wiesz, o tam dziennikarzach z BuzzFeedu, którzy byli zwolnieni, bo tam ja ich zastąpiło, nie, no ale wiesz, jak tam czytałem jakąś analizę, to byli goście, którzy robili memy do internetu, tak, po prostu, no bez jaj, nie, znaczy w sensie, no wiadomo, że to ich wymiecie. natomiast oczywiście dla tych ludzi, tak, w momencie, kiedy oni się przestawili na taki człowiek, użyciem nie wiem, ja może robić tych memów miliard razy więcej, nie? Prostu, Jeśli założymy, że memy są potrzebne, nie? No i to jest wiesz, i teraz po prostu... No, no i tyle. No. To, 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 jest moim zdaniem, to jest kwestia rozszerzenia, rozszerzenia naszych, naszych możliwości, tym bardziej, że my też nie mówimy jak jakichś znaczy my mówimy o czymś, co po prostu weszło do przestrzeni masowej, a było od dawna na rynku, nie? To był taki moment, Natomiast to, jak wracając do samego zjawiska, o którym mówisz, no tak, no nie wiemy, co, co będziemy robić za 5 lat, nie? To, to, to na tym polega zmienność świata, nie? to znaczy taki świat sobie, taki świat powstał. Natomiast to, co jest pewne, to jest to, że my jako, jako, jako masa, jako ludzkość, jako społeczeństwo w takich metatrendach się dzieją dwie rzeczy. Nie? Jedna rzecz to jest to, że nasza wydajność właśnie wykładniczo, czyli się podwaja. To jest takie prawo Engelbanda, które to wymyśli. Tam, więc wszystkim jesteśmy w stanie produkować coraz więcej, coraz więcej osiągać. I budujemy sobie kolejne technologie, nie? Na internecie czyś na internecie, na tym coś jeszcze żeby być coraz wyżej, żeby nie, lecieć w kosmos zysiednąć planety. Yy, no i. Czyli to, to jest pozytywna wiadomość, a druga rzecz jest taka, że nasz, nasze standardy, jakbyśmy nie patrzyli na stres związany z rzeczywistością, to nasz standard życia z pokolenia na pokolenie jest coraz, coraz, coraz lepszy. Nie? To jest bodajże fakt fullness, czy nie pamiętam nazwiska. Oto, tak. Tak, tak. I jaką patrzcie tak, tak, tak. śmiertelność, niepogląd, nie wiem, długość życia, jasne nagenerowaliśmy hoł cywilizacyjnych, nie? Związany ze stresem głównie. Ale wiesz, ale, ale śmiertelność, wiesz, takie podstawowe wskaźniki, one, one idą, one idą, idą w górę. Oczywiście ja, ja rozumiem, że to nie jest jeszcze równomiernie nie ale patrząc na pokolenia wcześniej, wiesz, no. Ja tam jakoś sprawdzałem swoje drzewo genealogiczne I 2 trzy pokolenia wcześniej to moi tam przodkowie mieszkali na jakiejś wsi w no I tam jak ktoś wyjechał do sąsiedniego miasta, to była podróżna, wiesz, jak ja mu dzisiaj powiedział, do Stanów Zjednoczonych, nie? co najmniej po prostu. Tak? I to, to tam, wiesz, przywiązani do ziemi, do, do, do jednego miejsca, średnio życia 40 lat, nie? Ja tam wsi. No i tyle. To, to taki, wiesz, taki mhm. Koniec, zastanawiam się nad, yy, bo częściowo też jestem tego zdania, że, że to co się dzieje rozszerzy nasze możliwości, bo sam z tego korzystam na co dzień, mm -hmm. po prostu do pracy. Mnóstwo godzin zaoszczędziłem w ten sposób, dni nawet, można powiedzieć, e, natomiast obawiam się o tempo adaptacji. Nie? że po prostu tempo, w jaki sposób to e, się zmienia, czy to nie będzie w, w którymś momencie, bo teraz zmiany następują z miesiąca na miesiąc, już tak, nie tak, są, tak, to tak, już tak. nie są z roku na rok, czy my w tym rozwoju nie skończymy trochę, jak w tym modelu, o którym rozmawialiśmy, tym takim ewolucyjnym, w którym e, część ludzi z przodu peletonu po prostu będzie to ogarniać, a znaczy, ci, co z przodu peletonu, to będą twórcami, Ci gdzieś tam po środku to będą e, ci, którzy potrafią, w, w odpowiednim momencie zaczęli z tego korzystać i potrafią z tego korzystać i będzie cała reszta, która nie potrafiła nadgonić. Nie? I jakie to będzie miało konsekwencje? Znaczy mi się wydaje, że ten, to, ta sytuacja też się poprawia. Ale tylko mi się wydaje, nie? No ciężko mi ocenić, bo z jakichś takich, wiesz, grutownych... Czy my biologicznie, wiesz, w ogóle nadużywamy? Nie, biologicznie to my w chwili obecnej musimy się mocno, że tak powiem, i rozszerzyć, bo my nie nadążamy biologicznie, nie? To całe, cała kwestia związana ze stresem, z poczuciem kontroli i tak dalej, to ona, ona jest, my jesteśmy, my jesteśmy biologicznie na etapie, wiesz, małpy, która, wiesz, dostrzegła coś w krzakach, i ma stresa, bo boi się, że to jest tygrys, nie? Po prostu, tak mówiąc Bo jesteśmy na takim etapie, więc dla nas a, każda... nad strażeniem drugie małpy, nie? Tak, tak, a jest też każda, każda wiesz, każde zagrożenie, które mamy, ono bardzo mocno na nas wpływa, nie? Więc według mnie tutaj my musimy umieć budować narzędzia do odzyskiwania kontroli. Nie? Ja bardziej postrzegam, sztuczna, znaczy sztuczna inteligencja może być rozbijana na dwa sposoby, nie? To, to też jest ważne, nie? To jest jak każde narzędzie, tak, może służyć do... 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 Ja paradoksalnie ja uważam, to, co się teraz dzieje, jest tym lepszym sposobem. To znaczy teraz doszliśmy do modelu, bo myśmy przez lata rozwijali sztuczna inteligencja, wiesz, te, te algorytmy, to są dzisiaj, to się uczymy na studiach 30 lat temu, więc wiesz, to jest taki, dla mnie niektóre z tych rzeczy, to, to, to jest tak to znaczy 30 lat temu, a nie wiem, algorytm, którym nie wiem, algoryt transport, tego Transformera, na którym bazuje GPT, to jest 2011 czy 2012 roku. To, to też jest, wiesz, to też jest, to też jest, nie wiem, 10-11 lat temu, nie? Więc to nie mówimy o czymś takim wow, nie? Że nagle, tylko to oczywiście weszło nam. Do... Natomiast to, co się działo ze sztuczną inteligencją w tak zwanym międzyczasie, nawet kiedyś miałem taki gdzieś tam, kompletnie, tak, nie jakiś taki zakład prowadziła to szło w stronę manipulowania nami bardzo mocno, bo algorytmy, które są pod Facebookiem, pod Googlem, na przykład to, co widzisz w search'u Google'a, to, co widzisz, wiesz, w Facebooku, to jak działają social media, wszystkie bańki social media, wpływ na wybory, te wszystkie skandale, typu Cambridge Analytica, ono bazowało na wykorzystaniu danych do podpowiadania ci decyzji, które nie były optymalne dla ciebie. Dla kogoś były optymalne, ale dla ciebie nie były. Nie? To są takie, jakby ty nie byłeś w centrum. W centrum była, nie, jakaś partia polityczna, która sobie coś tam ustawiała i tak dalej. I... i... To tam kiedyś robiłem, pokazywałem studentom na wyjazdach po prostu jak pewne pytania, nie wiem, dotyczące na przykład szczepionek, tak jak po prostu, co, co się pojawia pierwsze? No oczywiście pierwsze pojawiają się szczepionkowców tak był taki moment. Nie, to jeszcze przed pandemią, było mocno przed pandemią. Albo te jakie by się nie pojawiały, ktoś tym, był jakiś mechanizm, którym, yy, mówi się teraz bardzo często o takim mechanizmie molocha, nie? że po prostu wszyscy są dobrze, ale powstaje mono Sumarycznie. Tak, tak. sumarycznie efekt jest, efekt jest negatywny dla społeczności. Nie po prostu. To jest pojęcie z G. I to jest dokładnie to, to jak do tej pory się zbiera sztuczna inteligencja. Nagle mamy pierwszą sztuczną inteligencję, czyli masz takiego Takiego partnera, nie dostajesz, nie wiem, nie wpisujesz, nie wiem, co bym zjadł na śniadanie, dostajesz listę polecanych restauracji, które zapłaciły najwięcej, żeby być najwyżej, tak, tylko, nie wiem, pytasz mnie o menu, o ci menu zdrowe, menu powinno polegać na tym i tam, nie z zrób sobie na przykład to, nie, to tak, masz takiego podpowiadacza. Tutaj paradoksalnie Takim prorokiem był Jacek Dukaj, no bo Jacek Dukaj napisał Czarne Oceany. W Czarnych Oceanach masz dokładnie, ten, dokładnie taki mechanizm, że tam masz szczepy, które wiesz, tam masz asystenta osobistego, który podpowiada, co masz. masz sztuczno, poza tym masz sztuczną inteligencję, która pokazuje ci tysiąca linków. To sobie z nią gadasz o swoim problemie, tu i teraz jakby. W, Jaką to ma jakość, to jest jeszcze wtórne, coraz lepszą na pewno, tak? Natomiast to jest, jest trudne, ale masz jakby silnik, który jakby nie do końca chce ci coś sprzedać, nie do końca, ten tylko z tyle masz jedną interakcję w swoim kontekście możesz się dopytywać, doinformować i tak dalej, tak Według mnie to po latach takiego rozwoju niekontrolowanego... W stronę właśnie wpychania towarów, podpowiedzenia się, co masz kupić, promowania komercji i tak dalej. Nagle masz model językowy, który wychodzi od twojej strony. Nie? Ty możesz się czegoś do, jakby, dowiedzieć i tak dalej. Nie jesteś, mniej jesteś sterowany, bardziej ty sterujesz. Więc według mnie tutaj ten, ten model jest, ten model jest bardziej fair. I to jest jakby od strony bym powiedział takiego, takiej, takiej zmiany, że jakby tę zmianę pokazać na samym jaju. Więc wiesz, no nie wiem, no, ja dzisiaj prowadzę zajęcia z dzieciakami dotyczące, nie wiem, programowania na przykład. Nie mam jakieś tam takie, takie zajęcia, jako wolontariusz prowadzić tam uczyć, programowania. Po prostu GPT to jest, to jest mistrzostwo świata, nie? To jest mistrzostwo świata, bo pomiędzy tymi zajęciami te dzieciaki coś tam robią. Nie? I one się gubią, muszą czegoś w internecie. Wiadomo, że w internecie mogą znaleźć... No, różne rzeczy. Potem rozpraszają się, nie? A tutaj mówisz, zobacz, tu masz takiego gościa, tam możesz mu zadać pytanie, jak na stronie www zrobić coś tam, nie? I tam skakuje, nie? W tym GPT coś tam podpowiada. Czasami się myli, ale na ogół nie. Na ogół to jest takie coś, że wiesz, że taki, nie wiem, dzieciak, który, nie wiem, no nie stać go na prywatnego nauczyciela, tak, codziennie z nim siedzącego, możesz stosunkowo szybko opanować programowanie z GPT, tak? I to jest wow, nie? To jest po prostu coś, coś do czego dążyliśmy jako cywilizacja, nie? Tego nie może szukając... Nie może tego samego wykonać, nie szuka filmów na YouTubie, to obejrzysz jeszcze 15 innych filmów. To jest taki bym powiedział, taki, taki model. Natomiast jak patrzę na taką, bo mówisz o takiej demokratyzacji, że dalej mamy tych, tych mistrzów i tempeletą, który ich goni. Ja ciężko mi jest się do całego świata, nie? ale na przykład patrząc na rynek gier, a to jest taki rynek, z którym jestem od tam nie wiem, 20 lat, bo cały czas gdzieś tam z jakimiś filmami gowymi coś działam. To tu jest przykład, mówisz, wiesz, rynek gier był bardzo mocno scentralizowany do, dookoła dużych wydawców, dużych firm, i tak dalej. Technologia doprowadziła do tego i dystrybucja elektroniczna, że wiesz, pojawiły się firmy indie, pojawiły się firmy yy, yy, niezależni dystrybutorzy, niezależni wydawcy. W zasadzie wiesz, czas możesz pojechać na hakaton, napisać grę i ona następnego dnia może być, na, no może nie następnego, a nie wiem, za tydzień czy dwa, może być na Steamie. Nie? Ja wiem, że to jeszcze nie jest taka, wiesz, taka pełna demokracja, ale to pokazuje, że jakby technologia obniżyła bariery wejścia, bo wiesz, jak myśmy zaczynali jako firma w 2003 roku, to przebić się do dużego wydawcy to była masakra, nie? Ta się i Polska to jest kraj, gdzie jest dużo potężnych, potężnych, fajnych studiów w do Projekt, Devon Beat Studios i tak dalej, nie? CI Games, tak, no po prostu... Te lat, tak, no, są filmy znane na całym świecie, nie? ale w 2003 roku to, to w ogóle to, to było marzenie. Nie? że film z Polski w ogóle gdzieś na świecie i tak dalej. Nagle się okazało, że przez, przez tą demokratyzację i nagle, nagle na, na, rynku, na rynku międzynarodowym zaczyna być, wiesz, bardziej się liczy e, kreacja, bardziej się liczy pomysł. Niż stary, odziedziczony, wielki kapitał przed wielu lat. Nie? Jest, taki, jest taki shift. Oczywiście on pewnie nie jest wystarczający. Musi się dużo rzeczy zdarzyć, ale, ale to widać. Nie? Czyli można powiedzieć, że to jesteś na kształt eliminacji analfabetyzmu. Tak, tak. wyrównywanie szans, że, że każdy ma narzędzie, i tak, tylko od, od tych ludzi zależy, czy i jakie wykorzystają. Tak. Tak, tak. Trochę jest taki, dajesz zwiększasz, wyrównuje szanse. nie? No, prosta rzecz, nie? No, dzisiaj na przykład nie wiem, zajęcia z programowania. No, w zasadzie chyba, no, naprawdę w jakichś takich naprawdę patologicznych miejscach chyba dzieciaki nie mają dostępu oprócz do, do, do narzędzi. Programowania po pandemii, gdzie wiesz, że zostało bo też byliśmy w tym jakoś udział. Nie? Komputery, nie komputery dla szkół, jakieś takie rzeczy. No to, 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 to wszędzie mam w zasadzie dostęp, nie? Za moich czasów dostęp do komputera był czymś, był coś absu absurdalnie e, takiego po prostu elitarnego, nie? Po prostu jak ktoś miał komputer, to mu to, to... to o, czar, nie? Pamiętam. Za w nauce. Rodzice, rodzice za, za całe swoje oszczędności kupili pierwszy komputer bez magnetofonu, czyli to, co stworzyłem nie mogło ani nagrać, ani nic. I przychodziło do mnie pół klasy, nie? Było dwóch takich gości czy trzech szkole, tak? Gdzie po prostu tak. więc i to trwało i uleś lat? Nie, nie było tak się zmieniło z rok. W chwili obecnej, wiesz, no, telefon, który masz przed sobą, zwykły smartfon za złotówkę, jak na nim zainstalujesz interpretę w na to gdzieś jak muszę nie To jest tu, znaczy, oczywiście nie zachęcam, bo to upierdliwe jest, tak, ale generalnie możesz sobie po prostu, jakby masz, masz ten dostęp ale Ja rozumiem, że są jeszcze jakieś części świata, które są wykluczone, tak? Są, tak? To Mówimy też o powiatu północy, biednym południu, no, wiadomo ale moim zdaniem to się zmienia, to się zmienia, to się zmienia drastycznie no i wiesz, to też jest ciekawe, nie, co się z tym stanie, bo to też jest, wiesz, to też jest, to też jest taki, taki model, model, że zanika, no właśnie, bo to też nawiązuje do tego, co Dukaj mówił, z mojego punktu widzenia na przykład zanika taka plemienność, no to jest ciekawe, o właśnie nazwałam jak w pracuje, ale zanika taka plemienność narodowa, nie? To znaczy, to jest to, czego, oczywiście jest silny ruch przeciwko, nie? różnego rodzaju i tak dalej, ale tu jak każda zmiana, każda zmiana zawsze prowadzi pewno, ale moim zdaniem łatwiej jest takiemu dzieciakowi, jak ja patrzę, nie wiem, z Polski, który, nie wiem, uczy się kodować w Pythonie, E, porozmawiać z podobnym nerdem ze Szwecji, nie? Niż czasami znaleźć w klasie, nie wiem, gdzie na przykład to wiesz, tak opiekałe wiesz, e, 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 znaleźć, znaleźć, e, znaleźć, znaleźć znajomego. Przy hmm. się trochę też takie by powiedział, no to może być potraktowane jako utrata jakiejś, nie wiem, wartości, ale może po prostu dla tych ludzi wartością jest coś innego, nie wiem, to są, to są to różne osobowości, tak, inaczej wychowane. Może one dopiero się będą kształtować z czasem. Dopiero się będą kształtować. Nie no tak, jak mówiło o dzieciakach, to no w ogóle ciężko tutaj mogą być osiadłe w finalnym produkcie. Mhm. Jakieś miałem taką, taką myśl, co będzie w sytuacji, gdy będzie AI zastępujące prawnika mhm. i jak będzie, zostawimy. Stawimy go z drugim AI, który też jest prawnikiem. Masz w sądzie obrońcę i oskarżyciela Dwa algorytmy, który uh -huh. wygra. Uh -huh. Może być deadlock, nie? Może być. Chociaż na razie te AI, one są mocno jeszcze podatne już na takie halucynacje i tak dalej. To była taka sytuacja w Stanach, tak? tam ktoś napisał pozew za pomocą GPT, i się okazało, że ten pozew był z wymyślonych case'ów, nie? jak tam po prostu GPT sobie wymyślało jakieś tam. Komuś, brzmi, brzmiało super, nie? Ale po się, że no, nie dało się od źródeł nie było nie? do tego. No tak, tak, ale wiesz co, ale tak szczerze, mówiąc, to mnóstwo jest takich rzeczy, gdzie nie potrzebujesz, gdzie. Na przykład wiesz, ja, ja, ja czułem inną rzecz, nie? Że na przykład jak zasilisz GPT, bo GPT można korzystać przez a możesz też podłączyć sobie przez API, tak? Jakimś tam po prostu jakiś tam klas. To eksperymentujemy z tym mocno. Dużo robimy takich rzeczy, że tam nie, to zaprzęgamy. Ale nie tylko, bo tam jest jeszcze kilka fajniejszych algorytmów. Znaczy może nie fajniejszych, kilka dodatkowych algorytmów też OpenAI, które tam służą do jakichś takich, wiesz, sprawdzania czy sprawdzania czy dane słowo jest blisko innego słowa w jakim kontekście i tak dalej. To w ogóle jest jeden z fajniejszych zabaw jakie jaki miałem w życiu, jeśli chodzi o programowanie. Eee, taki powód do, do dzieciństwa, dzieciństwa i programowania, to teraz to też podobną powiatkę. Natomiast to, co jest ciekawe, ciekawe, jakby tutaj to, to na przykład ja uważam że stosunkowo rynkiem, który zostanie zaorany bardzo szybko przez sztuczną inteligencję, to będzie rynek rekrutacja, czyli rekrutowany i rekruter. Nie? Bo to jest coś, że jak zasilisz GPT swoimi danymi osobie bo oczywiście jesteś w stanie jeszcze tam to rozwinąć, co to znaczy, że to jest umiesz coś na jakimś poziomie i tak dalej. I wobec tego to jesteś w stanie wygrywać sobie naprawdę fantastyczne CV. To trzeba chwilę pokracować nad, 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 nad algorytmie. Ale po drugiej stronie masz i już są, są żydzie inteligencji, inteligencji, które ci oceniają CV, nie I teraz masz taką wojnę, tak? To znaczy, z jednej strony podejrzewam, że za chwilę jeśli się już nie pojawił, bo nie sprawdzałem. Yy, pojawia się w otwartej przestrzeni narzędzia do generowania, że jest tam byś zasilał coś z informacjami sobie, to ci będzie generowało fantastyczne CV, tak. a po drugiej stronie masz maszynę, która ocenia, czy to CV jest nie. Wiarygodne, niewiarygodne i tak dalej. No oczywiście ten system się uczy, nie, no bo jak CV zostanie odrzucone, bo to ten system, który przygotowuje CV, dostaje informację, że to CV nie przeszło z jakimś tam względem, nie? więc następne CV jest coraz lepsze. No i z jednej strony, można powiedzieć, no dramat, nie? Po prostu filmy będą miały zatrudniać niewłaściwych ludzi, a ludzie. A z systemu, dlaczego? No po prostu pisanie CV, składanie podań, yy, interpretowanie tego, czy to jest praca o tak wielkiej, yy, o tak wielkiej wartości, nie? Po prostu. No nie, to jest jakiś pierwszy element rozpoczęcia pracy z drugim człowiekiem. Finalnie on trafi do pracy i pokaże, co potrafi. Nie? To jest jakby taka pierwsza kontrola, nie? Na mnie to zawsze taki, no, dla mnie CV to zawsze był taki spis treści, o czym gadać z ludźmi na umowę na spotkaniu. Pierwszy zapytać, nie? No, bo, no, no nie, robiłeś gdzieś tam, to powiedz mi coś więcej. Nie? To, to się nie zmienia, nie? Po prostu to tyle. Nie? I tak oceniam człowieka na spotkaniu, tak? Oceniam, on oceniam, nie. Liczy się spotkanie, jakby część ludzka jest, jest dalej zachowana. My się spotkamy, będziemy sobie rozmawiać. Część maszynowo-pisemna, no ja to nawet nie chciał czytać niektórych rzeczy, nie? No, dostanę nie wiem, maszyny, informacje, nie wiem, miejsca pracy zapytaj o to i o to i o to. Super. Ja sobie. Mam... Jeszcze zabukowany w kalendarzu. Super. Zabukowany w kalendarzu. Nie wiem, po no, tu i tyle, nie? Bo po prostu czasami jest tak, żebyś przychodził z, z systemów rekrutacyjnych, jak my rekrutowaliśmy, nie wiem, programy, przychodzi ci mnóstwo po prostu i ty czytasz, i no fajnie, ale tak na pewną sprawę to zwraca twoją uwagę trzy, cztery rzeczy ma na... ja, ja wiem, że są oczywiście profesjonalni rekruterzy i się oburzą, że... dlaczego tak, nie? Ale umówmy się, jest taka część, jest taki kawałek pracy, który jest tylko zajmowaniem, jakby, tylko generowaniem niepotrzebnego papieru i szumu informacyjnego. Nie? i on powinien być moim zdaniem zajęty przez sztuczną inteligencję, która jedno AI dowiada się z długi e, i, 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 i tyle, nie? Już pomijam takie typowe problemy, typu wiesz, że po prostu masz CV na dewelopera, jak przychodzi deweloper, ale wiesz, budował budynki przez ostatnie kilka lat, na przykład. Nie wiem, to przepłynę słowa teraz No to, łat, no to ja mówię to łatwiej wykryć niż, niż rekruter. Nie? To ostatnio w, w jakimś panelu, właśnie też dotyczącym AI, nie pamiętam kto, jeden z, jeden z uczestników tego panelu powiedział, że każdego dnia na świecie powstaje, jeżeli dobrze pamiętam, 4000 artykułów medycznych każdego dnia. My nie jesteśmy w stanie. Tego przerobić. Potrzebujemy tak. no narzędzi, które będą nam to mielić i przetwarzać. Tak jak ty mówisz o tych CV, no to żmudną pracę można zawęzić do kilkunastu sekund. Tak, tak, tak. tak, tak. No, no wiesz, no na przykład, wiesz, yy, no ja miałem taki case u siebie na studiach, nie miałem bardzo zajęcia, że poprzedni bo w tym jeszcze w ogóle się zdecydowałem na fałszywe zaliczenia pod tym test, ale w zresztą sam jeszcze potraktowałem studentów że że bardzo ambitnie, stwierdziłem, żeby każdy napisał. Trochę o sztucznej inteligencji tam, o, o tak naprawdę inteligentnym wzmocnieniu, nie? Że napisał jakiś taki referat, co z że to jest na jedną tych stronę. Tylko dopiero powiem, że zobaczyłem, mnie że studia są stalne, że we wszystkich grupach razem policzyłem, że mam studentów, studentów. Nie. Wszystkie sobie pomyślałem, ile to będzie rzeczy do czytania. Nie? Ale no jak już wszystko no umówmy się, sztuczna inteligencja trochę mi pomogła. Ale, ale też studentom, nie? Bo studenci mi taką wątpliwość. Nie ma akurat był taki moment, że jak się zaczynały egzamin, to się już pojawiło, już było to GPT na, czy można służyć no, GPT. oczywiście, no dużo uczelni mówią, że nie można i tak Natomiast ja po jakimś takim krótkim teście stwierdziłem, że można, nie? Że po prostu nie można. Mówię, że rzeczy na wykładach to robić. Z prostej przyczyny, że ja wolę, jak ktoś wymyśli fajny pomysł i mu GPT pomoże w opisie tego typu, i tak będzie wyglądała jego praca po studiach, nie, znaczy on będzie z tych narzędzi już korzystał. Tak, tak. I jak po prostu dostaje copy-paste z, z Wikipedii, nie, po prostu, czyli wersja typu, ktoś znalazł coś podobnego i mi skopiował i panie profesorze, czy może być, nie. I to jest to, o, no, wiesz, to jest ten moment, w którym po prostu widzisz tę różnicę, nie. Człowiek współpracujący z sztuczną inteligencją, no jednak jest w stanie, wiesz, no, Przygotować coś, co ma fajną jakość, pomysł człowieka plus po sztuczna inteligencja. Miałem kilka lat fantastycznych prac zrobionych, gdzie studenci przyznawali, że robili to z GPT, nie? Że po prostu ktoś miał pomysł na coś, no ale na przykład czegoś tam nie wiedział, nie znał jakiejś definicji, chciał tam dopisać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po prostu były fajne, fajne rzeczy, które się fajnie czytało, nie? Bo na drugim końcu to było GPT, czyli copy paste, wiesz, z kilku, nie wiem, z kilku miejsc w internecie jakiś tam po prostu gdzieś wiesz, googlem, byłeś w stanie wykryć, wiesz, plagiat w 3 sekundy, nie po prostu. Czyli się plagiat jak plagiat, też to nie były prace doktorskie, nie, czy tam jakieś, nie wiem, więc to nie jest, nie jest problem, nie, ale, ale moim zdaniem to nie są też, to jest coś, coś takiego, co według mnie no ludzie tak będą pracować, nie? Ja w ogóle uważam, że my w chwili obecnej mocno, jedyne co powinniśmy wprowadzić do takiego, tak mocno do nauki, to jest to jest wykorzystanie właśnie sztucznej inteligencji, nie? Bo... bo bo uważam, że to jest, to jest ten, ten element, właśnie tej takiej pomagającej w pisaniu. Wiesz, za chwilę w UFD będziesz miał generatywną i tak czy ci, gdzie pomaga pisać dokumenty. Nie ukryjesz tego przed rzeką ludzkością. Co więcej, czy już tam. Kolejnych wersjach GPT jest coraz trudniej, zwłaszcza na małych kawałkach tekstu wykryć, czy to pisał człowiek, czy ten ja bawiłem się takimi algorytmami i one pokazują nic. To znaczy tekst 100% wygenerowany przez AI, on pisał, że 90% napisał to człowiek, nie? Po prostu nie jesteś w tego nie jesteś w stanie tego urwać i wykryć. To, jest... to się wczoraj miałem rozmowę na, na temat edukacji szkolnej, że model edukacji szkolnej właśnie przez to, że mamy dostęp do tych narzędzi, które już zastępują obliczenia, zastępują pisanie, opowiadań, wypracowań i dalej, że ten model prędzej czy później będzie musiał się zmienić na model rozwiązywania problemów w najbardziej efektywny sposób. Zamiast z tego modelu nauczania według klucza. To się będzie musiało wydarzyć niestety cały czas jest ten opór i udawanie, że to nie istnieje. Że nie wolno. Tak, tak. Ale to jest, wiesz, to jest, no ale, znaczy pytanie, czy to wymusza zmianę na dobre, czy na złe. No na dobre, nie? Znaczy, no, na, tak. nie, celem systemu edukacji jest przygotowanie człowieka do życia y, w szybko zmiennym świecie. No tak by to powiedzieli. Archaiczne, już teraz zakończyli edukację i nie potrafili funkcjonować w... W środowisku zawodowym po prostu oczekiwali konkretnych, yy, konkretnej listy rzeczy do zrobienia, do oceny. Uh -huh. Uh -huh. Nie, ale to wiesz, to są, to są też takie wiesz czasami trywialne rzeczy, nie? Że po prostu masz kogoś, kto wiesz, to, to kończy, nie wiem, liceum i nie potrafi procent od kredytu policzyć, nie? Albo jakieś takie, wiesz, to są takie, bym powiedział umiejętności życiowe, yy, których które nie są, jakby nie, są, nie są przekazywane, ale też... Ja myślę, że tutaj to wiesz, może taki przykład powiedział patologia, nie? Ale to... Bo jestem kredytem, ale to... Ale no, my musimy, jakby... My musimy jakby wziąć pod uwagę też to, że świat, w którym będziemy żyć, on będzie no jeszcze szybszy, jeszcze bardziej bardziej się diametralnie zmieniał. Musimy już skoczyć na ten, po prostu na ten wagon, wiesz, jak, naj, jak najszybciej. Nie natuszczamy się na, tym na te, te kwestie, kwestie sztucznej inteligencji. Nie, ja też... też ja widzę ten trend, wiesz, z blokowaniem wszystkiego, też, wiesz, z jakimś wprowadzaniem jakichś regulacji i tak dalej, tak dalej, ale to jest... Moim yy, zdaniem jakby. To jest taka, wiesz, taka próba zatamowania naprawdę jakiejś takiej potężnej zmiany społeczno-technologicznej, jakimiś takimi strasznie prymitywnymi ruchami, nie? To, 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 to uważam, że to nie ma, w dłuższej perspektywie to nie ma, to nie ma sensu. To trzeba raczej spróbować, spróbować się, się w tym jakoś zmieścić, dostosować się do tego, tym bardziej, że wiesz, nie, w Polsce została sprawdzone jakieś zmiany w Unii no to nie wiem, Chiny czy Stany już pewnie tych zmian nie wprowadzą, nie? bo nie będą mogli mieć swojej innowacyjności. Nie? Więc to też, a, a co to oznacza, jeśli oni będą mieli te narzędzia, my ich nie będziemy mieli? No to będzie oznaczało, że konkurencyjność tutejszych studentów, tutejszych firm będzie po prostu niższa. Taki człowiek będzie jechał, wiesz, to tak, ja przy, przypominam też takie, wiesz, swoje wczesne, wczesne życie zawodowe, nie? Jak jeszcze był duży odstrzał, był odstęp pomiędzy Polską, a a z tak zwanym zachodem. Nie wiem no tu wiesz, wyjazd, nie wiem, do Londynu, czy gdzieś do Stanów, i tam zobaczenie, wiesz, jak wygląda, nie wiem, centrum komputerowe, do czego studenci mają dostęp. No to człowiek był po prostu absolutnie przerażony. Bo w zasadzie, jak się u nas nie zmieni, to my będziemy. Nie ma szans po prostu, tak? Po prostu technologię. No Na szczęście się u nas zmieniło, nie? Myśmy dość szybko zaczęli chłonąć. To, to na szczęście był taki moment, że się właśnie zmieniło, nie, ale był taki. Taki, taki, taki moment, gdzie ja po prostu musiałem się zapisywać już do laboratorium nauczania, żeby z czegoś korzystać, co było jakoś tam w miarę zaawansowane jakby, i usiąść na chwilę przy jakiejś tam maszynie coś zrobić. Podczas gdy wiesz, gdy jak pojechałem na jakieś tam takie szkolenie, gdzieś za granicą jakieś centrum IBM, to niemalże studenci w pokoju mieli w terminalnej, mogli to zrobić w pokoju. Nie? Jest człowiek w północy nie jest, musiał jak najwięcej rzeczy zrobić, po prostu wiesz, podłączenie do sieci, komputer. I tak różnica da? jest tak, różnica jest taka, że, że teraz mamy że to już nie ogranicza nas technologia sama w sobie, taka namacalna, fizyczna. Mamy internet, więc wszyscy będą i tak to obchodzić. Serwery będą stać w Stanach i po prostu I dane, będziesz... wszystko będziemy przepychać tamtymi kanałami, więc możemy robić świetne przepisy. Uh -huh. No ale to wiesz, to jest model. To jest... I to jest model, wiesz, po której stronie, wiesz, bo my też mamy taką walkę, nie? Świata, bym powiedział takiego zorientowanego na centralnie na, wiesz, trochę takiego nacjalinastycznego, zamkniętego i świata otwartego. Nie? Dobrze widać po wojnie, nie? Na wiesz, na Ukrainę, Rosję, nie? gdzie masz po prostu Rosję, która wiesz, w zamkniętym świecie, z odcinaniem internetu, z mocną kot, tak i tak dalej. Kwestia jej dojrzałości technologicznej, co widać po, wiem, po, po uzbrojeniu, dojrzałość technologiczna reszty świata. Bardzo to, co oni mówili. Wiesz, ciężko, nie jestem technikiem wojskowości, nie, ale widać olbrzymią rozstrzał pomiędzy tego, co oni mówili, a co faktycznie mają, tak? a, a, a tego, jak wygląda światy świat, który nawet specjalnie nie musiał mówić, bo w otwartym świecie jest tak, że jest tak duża wymiana, że no. Widzisz tak, co, co jest, nie tego, 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 co masz, jest po prostu w przestrzeni naukowej. Nie, nie musimy wymyślać jakichś cudów, jak nie wiem, o Putina wymyślali wakiety hipersomiczne, które nie są hipersomiczne tak de facto, a, a na świecie podawano realne, nie wiem, badania dotyczące konkretnych, konkretnych rzeczy. To jest na tyle otwarte, że potem, potem czekamy, czy gdzieś tam w laboratoriach amerykańskich nie powstaje super broń. A się okazuje, że wszystko jest na tyle jawne, że Okej, okay. przez parę lat powstaje, a potem Adam jest. No bo masz wiesz, że łatwiej się, jak coś udostępnisz publicznie, to też masz... Oczywiście nie wszystko jest dostępne, wiadomo, jest jakieś tam pewnie kilka procent technologii, które nie jest, ale jak udostępniasz coś publicznie, to też otwierasz się na pewno falsyfikowalność, nie? Czyli ktoś to sprawdza i ci mówi, to działa, nie działa i tak dalej. Znaczy w tych zamkniętych systemach, no masz taką, wiesz, masz taką, takie mity, więc tu mamy najlepszy, nie wiem, myśliwiec na świecie, tak? No ale mamy dwie sztuki, nie. Po prostu jedna nie lata, mu się rozbiła. Nie? No. Super, tak, no, tak? no to, to, to jest, to jest, to jest, podczas gdy w Stanach podatnik się może spytać, ile jest czegoś armii, i ja miałem powinien odpowiedzieć, nie? To jest, wiesz, to jest jakby otwarty system yy, na krótką metę, on może być mało efektywny na krótką metę, zresztą znaczy, się otwarty system może, nie wiem, może długo podejmować decyzje, nie? to tak jak było, wiesz, na początku wojny z Ukrainą, na to się zastanawiało, na ile pomagać Ukrainie. A teraz w momencie, kiedy ten otwarty system yy, się jakby podejmie kolektywną decyzję, to ten przyrost zaczyna być taki, wiesz, wykładniczy. Codziennie jest coraz więcej, nie? Ok, no miało nie być czoł. Dobra, okej. Okay, to wysyłamy dwa. No, ale następnego dnia już jest 4, 8, 16, 32 i nagle tych, wiesz, nagle po prostu rośnie pewna, To jest, to jest dokładnie to, czym mówiliśmy przy tym, wiesz, przy, tej, przy, tej, przy takim modelu jest z pracą. Nie, że nie jest model po tym, że my jesteśmy najlepsi piersi w świecie, tylko my mamy proces, który pozwala nam szybko, w momencie, kiedy jest zmiana, tak w sposób wykładniejszy zbudować przewagę, nie? To to jest tak systemowo, to znaczy tak, 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 W ogóle jest taka kapitalność, taka kapitalna teoria nazywa Free Energy Principle, Karla yy, Christona, to trochę o tym mówi, ale to jest, naj... to jest taki koleś, który tam był nominowany do, 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 nagrody, do nagrody, no, no, no pokazuje jak sobie organizmy żywe radzą z tak zwaną niespodzianą, czyli Zaburzeniu w otoczeniu i zbudował do tego model matematyczny, który tam opiera się na takowej minimalizowaniu wolnej energii. Ta wolna energia to jest ta niespodzianka, czyli minimalizujesz niespodziankę. Niespodzianka to jest różnica pomiędzy tym, co masz w głowie, modelem świata, a światem, który odbierasz przez zmysły. Nie? Jak sobie radzisz, radzisz? niespodzianką? Nie? Ten... I, I to jest w ogóle jakaś taka, wydaje się, to jest w ogóle jakaś podstawowa zasada rządząca życie w ogóle, bo to tak, i... Tak, u... od razu mi się skojarzyło ze wszystkim. O czym ze takim wszystkim, takim. tak, tak. tak. I, to jest, I to jest w ogóle fajnie opisane, opisane taką teorią probabilistyczną, taką matematyką trochę wyższego rzędu, tam są jakieś procesy Markowa, wywiaskowanie Bejsowskie i tak dalej, i tak dalej. Matematyka jest dość trudna, natomiast zasada wolnej energii w ogóle jest takim czymś, no dla mnie to było takie wow. Pamiętam kiedyś jak przeczytałem, to, to była, byłem pod mega wrażeniem, Takiej idei, bo to dużo rzeczy, jakby tłumaczy. Natomiast jedna w ogóle z takich fantastycznych rzeczy, to jest to, że cały świat wiesz, podlega entropii, czyli cały świat, no, wiadomo, tak, się jest coraz bardziej nieuporządkowany. Jak coś zostawisz, to, to nie wkładasz w to energii, to to się coraz, jest coraz bardziej chaotyczne. Natomiast życie, jako życie, działa w przeciwnym kierunku. To się coraz bardziej organizuje. Nie? Cokolwiek by się nie działo, to życie próbuje to zorganizować. Nie? To nie wiem, ewolucja, no, wszystko tak. My też, tak? nie, coś się dzieje, to tak, tak, tak. tak. A my, nie, to mamy. Tak, tak. No i to jest to jest, wiesz, to, to jest jakby. No, to ja jest coś, co, 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 co po prostu jest, jest jakby, jakby, to, to, to pokazuje. I właśnie w tej zasadzie wolnej energii, no tam... Tam on porównywał, porównywali na przykład systemy sztucznej inteligencji zbudowane na takim typowym uczeniu przez czy wzmocnienie, czyli nagradzasz tam algorytm, nagradzasz, czyli tam zwiększasz jakąś wartość, jak on coś robi dobrze i tak dalej, nawet przy robotach, nie? I one działały bardzo szybko, ale były bardzo nieodporne na zmiany, bo jak się zmieniło środowisko, nie wiem, tam uczyli jakiegoś robota grać, nie w grę, w pongach chyba, czy coś takiego, nie? I zmienili wielkość plaszy, pozmieniali reguły i trzeba było uczyć od początku. Brać, nie? Natomiast była, był mechanizm, było był oparty o zasadę o minimalizowanie, właśnie tą, tą, ta nagroda była za minimalizowanie tej niespodzianki, czyli za I ten się uczył dużo wolniej, ale potem był bardzo odporny na zmiany. Znaczy był w stanie bardzo szybko dostosowywać się do dowolnych zmian. Nie? I to jakby pokazuje, y też pochłaniał więcej informacji oczywiście tak? i więcej energii. Natomiast generalnie idea jest taka, że po prostu ta zasada, wolne, zasada wolnej energii no, to jest coś takiego, co prawdopodobnie jest podstaw tego, 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 tego wszystkiego. Ona zależy w bardzo dużym stopniu od tego, co wiesz. Czyli im więcej wiesz o otaczającym świecie, tym łatwiej ci jest uczynić Twój model myślowy z tym otaczającym światem. Więc takie podejście demokratyczne bym powiedział takie, że masz dostęp do informacji takie bardziej liberalne, ono z natury ci buduje większą odporność po prostu na, no, coś co wiemy intuicyjnie, nie, że jak coś jest skostniałe, to ci jest odporne na zmiany, nie? To jest po prostu bardziej, bardziej odporne zmiany. Czyli to się powoli dostosowuje, ale jak już, jak już wejdzie w ten tryb dostosowywania się, to zaczyna być coraz bardziej takie bym powiedział, kon konsekwentne. Nie jest to wszystkie opowieści, wiesz, japońskie bądź jak woda i tak dalej, i tak dalej, to coś tym jest. Um, Także tu jest, mi się wydaje, to w ogóle wiesz, to wszystko wraca do tych, że. Tych, byliśmy tych, 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 na początku, nie? A to jest. To Robert Wiener pisał o tym w cybernetyce i społeczeństwie, że właśnie zamknięty system informacji, od tego głównie dotyczyła książka sprzężeń zwrotnych i, i informacji, że jeżeli. Zatrzymujemy informacje dla siebie, to właśnie wzmacniamy entropię, ponieważ informacja niewypuszczona w świat nie ma szans się rozwijać. Czy mamy jakieś nie wiem, odkrycie naukowe, czy je dla siebie? Nie dzielimy się ze światem, więc nikt, tak jak powiedziałeś, nikt nie zweryfikuje, czy to jest prawda. Nikt tego dalej nie rozwija, i, i, i po pewnym czasie to odkrycie staje się coraz bardziej nieaktualne. I coraz bardziej nieprzydatne. Więc podstawą jest otwartość informacji. Czyli coś, co też, no, już schodząc na podwórko niżej, wiele firm ma z tym problem. Nie? Czyli silosowanie, nie? kluczowe informacje trzymane w sejfach, bunkrach, żeby, żeby nikt nie nikt miał do nich dostępu. Bez, bez zastanowienia się, że może, się, może być jedna osoba, która zauważy w tym coś, co może spowodować większą zmianę. Taki model Toyoty, nie? Czyli po prostu, że każdy może przyjść i, I zatrzymać taśmę produkcyjną, no przy, bo widzi już godzenie, tak? No, no tak, znaczy Toyota, że w ogóle model Toyoty, no to jest dokładnie, to jest dokładnie kaizą, nie? To jest dokładnie, to jest dokładnie ta japońska, japońska filozofia, nie? Czy po prostu... No to, to jest dobry przykład, nie? No bardzo dobry przykład, to co podałeś, to znaczy to model Toyota to jest, to, jest, to jest przykład jakby był taki case, że Toyota kupiła w Stanach Zjednoczonych fabrykę, opisywał chyba Dukic w takiej książce Mądrzej, Szybciej, Lepiej, Charles Dukic, ten od, od silnego nawyku i on opisał taki case właśnie jak Toyota kupiła firmę w Stanach, która podupadała tam gdzieś, żeby tam produkować samochody na miejscu i tam oni wprowadzili już, no, różne rzeczy, nie? Na ale generalnie taka, która najbardziej wstrząsnęła e, pracownikami, e, ale to z powodu do największych zmian. To była właśnie taka zmiana, że była taka przy taśmie produkcyjnej, była taka linka, i każdy pracownik mógł zatrzymać e, taśmę, jak mu się coś nie zgadzało. Nie? Czyli nie, tam jadą drzwi bez klawki, nie i zatrzymuje. I, I to się wydawało takie tym Amerykanom, którzy tam jeszcze byli, to się wydawało taki kompletny przeskok, nie? Bo, bo fabryka była nastawiona, no, jakbyśmy powiedzieli, KPI, czyli liczbę tam niewyprodukowanych drzwi i tak dalej. Tam. Tak właśnie to co mówiliśmy, czyli wielki boss ustalał, że teraz będą tu jechać. i Wynik się od... nie wykręci. Tak, tak, wynik sam nie wykręci. A tutaj masz po prostu codzienną, a tutaj masz takie codziennie jesteśmy coraz lepsi. No widzisz, że nie dokręciłeś klamki, zatrzymujesz. Część wraca do końca nie, ale następnego razu już pamiętasz, że tą trzeba dokręcić. Nie? I tak już tu codziennie, codziennie nagle się okazuje, że wiesz, wychodzą lepsze jakościowe produkty, sprzedaż jest coraz większa, paradoksalnie opomniane, no bo generalnie różnica była taka, że na, na końcu powstaje albo dobry samochód, który idzie do klienta, albo powstaje kompletnie, że tak powiem, no, niepodokręcany samochód, który i tak zaraz wróci, nie? tylko wróci już po poniesieniu wszystkich kosztów produkcji, nie? a nie w tym momencie tym można by było kosz, nie? Już mówię, mówię tym światem, językiem świata zachodniego, czyli wiesz, koszty, zyski i tak dalej. A język japoński był dużo prostszy, po prostu nie hały, nie? po prostu nie jesteś odpowiedzialny za... Tak samo jak ten dyrektor jest odpowiedzialny za sam, ty jesteś odpowiedzialny za, to, za ten samochód, który wypłaca. To jest coś takiego, co jest zysków do mega, mega. Mega pokazuje różnica, nie? to to jest dokładnie to. Natomiast to, co, to, co mówiłeś jeszcze o tej kwestii... Kwestii, że świat taki demokratyczny, ujawnianie informacji radzi sobie lepiej, no to generalnie to w teorii, nie. John Nash dostał Nagrodę Nobla dokładnie za, dokładnie za to, że on udowodnił, że model taki, w którym wiesz, jest dzielona informacja między podmiotami, jest bardziej efektywny, a taki dzielnie jest dzielony. I to masz wiesz, masz Nagrodę Nobla, masz potwierdzone badania. A świat działa zupełnie inaczej. Jak może nie działa, ja tak że z za przeze mnie przemawiam. No, duża część świata jakby da, działa dalej. Ale parę lat bo... Parę lat minęło tam dużo, nie? Ja, to jest 20 lat już od tego czasu. On już nie żyje, film on nim nakręcili, a generalnie piękną myślą, tak, piękną o było. I, 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 i no tak, 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 a, a dalej mamy, ale dalej mamy taki model, wiesz, taki model jednak, znaczy, wiesz, bo to jest, to jest też kwestia no, jakichś pewnych systemów. To się zmienia, to nie jest tak, że to jest, że to jest... Ja widzę zmianę na, na pozytywną zmianę, natomiast ona jest, ona jest dalej taka jeszcze Dalej, jeszcze te struktury są takie, bym powiedział. No, to jest też to, co mówiłeś, nie? To, 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 co ty mówiłeś. Nie? Mówiłeś o tym, że my się jako ludzie musimy, że... po adaptacji naszej, nie? my się czujemy bezpiecznie w takich systemach, gdzie wiesz, wszystko jest chronione, uregulowane. Poczucie kontroli. Poczucie kontroli. Mam swój silosik, gdzie wiem, jakie mam stanowisko. Super, nie? I teraz pytanie, jak to połączyć? Nie? To poczucie kontroli. Z tym takim, wiesz, no, są te słynne programy, tylko nie wiem, korporacje versus startupy, no. Ja tam różne z nich widziałem, to różnie wygląda, nie? Ale to jest dokładnie, dokładnie ten model, nie? Jak to jak to do korporacji. To może y, popłynęliśmy ostro. Popłynęliśmy. Więc popłynęliśmy. tak, tak, tak. A chciałbym cię jeszcze podpytać o y, o twoją firmę, nie? Bo... E, no bo nie, wiesz, to, to, to co robicie dotyczy też tych, tych, wszystkich, tych, tych wszystkich tematów. A no my pracowaliśmy wiele lat temu i pamiętam, że jak odchodziłem z One to Tribe, to właśnie moim ostatnim projektem były ten, był ten pierwszy zarys platformy Tribeware, nie? I wtedy jeszcze w ogóle się nie spodziewałem, czy. Nie wymyśliłbym tego, co się, co się wydarzyło później z tą platformą w życiu. Bo pamiętam, że rozstrzał projektów, klientów był gigantyczny. Prawda? I były różne zloty, upadki, górki, dołki. I właśnie w, w tym wszystkim bardzo mnie, bardzo mnie zaciekawiło a, właśnie to, co jedno z tych pytań, które ci wysłałem. Co? Co dawało ci cały czas te, ten motywację, ten driver, żeby próbować po raz kolejny. Nie? bo to była próba X. Nie? I która, która zatrybiła za tryb, za koniec końców. Udało się. No, a uda się jak będzie. Właśnie, to jest pytanie, co mi to daje. Znaczy, przede wszystkim ja nie mam takiego poczucia, że to już. <grybujesz> <grybujesz> jest takie, jest strasznie oklepaną rzecz, powiem, z takiego kiedyś ustawienia, każdy, każdy przedsiębiorca chce być jak Steve Jobs. Ja nie chcę, ale, ale generalnie jedno, jedno no taki on... Tak, tak, stay hungry, stay foolish, nie? Znaczy, pozostań głodny, pozostań głupi, nie? Eee... Tak, znaczy, tak, ostatnio nawet o tym myślałem, bo tak po prostu dużo się zastanawiam, dlaczego nie jesteśmy bardziej bogaci i mieszkamy na kajmalach. Wiesz, za każdym razem człowiek ma taką ciekawość w sobie, a co jakby coś było, co, co jakby było coś dalej. Nie? Znaczy, co, jak, 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 jakby, że to nie koniec, nie? że po prostu jeszcze można, jeszcze coś można zrobić. I to jest takie, to jest takie fajne poczucie, to jest takie poczucie, co strasznie lubię. Niestety takie codzienne powiedział troski typu wiesz tam. Walczenie o kasę, o kontrakty. Dlatego ja trochę bardziej zacząłem koncentrować na rozwój, a że tak powiem prezesa, który jest jednocześnie finansowy. To jest niesamowicie też super, zaczęło to wszystko układać i też po prostu uważam, to jest w ogóle jeden z takich moich rad życiowych, który jest jak się ma czym nie zna, to zatrudnij się, czy dogadaj się z kimś, bo to nie jest zatrudnić, tylko po prostu sobie kogoś, kto się na tym zna. Jeszcze oczywiście, to, to, to jeszcze przed nami długa droga, nie? żeby tak wszystko było o ten... tym, ale, ale patrząc na, 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 na taki rozwój, to jedna z takich rzeczy, która, która jest taka, taka fascynująca, to jest to, że jak wtedy właśnie co o tym że właśnie odchodziliśmy zaczęliśmy pracować nad platformą, to myśmy zaczęli zauważać Pierwszą rzeczą, zaczęliśmy zauważyć, to poza tymi takimi hasłami produktowymi, gamifikacja, niech, platforma i tak dalej, że tam jest dużo psychologii. Nie? To już taki był, to już taki, wiesz, no nas pracowała, nie pracowała zawsze, pozwolisz kilku psychologów, ja tak na przykład, taką psychologię, dalej, dalej mamy taki zespół, nie? że to jest jakby, że za tym jest pewna taka psychologia, najpierw on się dowodzi, że jest taka typowo wychowywana, nie wiem, czy to jest coś się robi. potem, pojawił się jakiś element psychologii społecznej nie? i zawsze, zawsze był taki next level, nie? tylko ok, czyli można zadania, dobra, bo nagradzamy za, zadanie zachowania, ludzie zaczynają zmieniać zachowanie, uczucia, fajnie. Po, po, pomieśćmy, ile tego jest, nieciekawość, tak, potem znowu okej, okay, no to dobra, no to skoro musimy dostosować to musimy wymyślić, jak dostosować zachowanie no to wymyśliliśmy jakieś scenariusze, no i jakby działanie polega na tym, że zawsze jesteś ciekawy tego, co będzie co, 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 co dalej, na przykład nie lubię, a coś nie mam na to czasu, taką analizę danych, nie, po prostu popatrzenie się, no dobra, mam jakieś przeświadczenie, że coś jest, coś tym jest, to pomierzmy to, więc zmieśmy, zróbmy, nie, mankietę, ma zróbmy raport. Wraca ten raport, siedzi, zastanawiasz się i mówi, no dobra, ale no to weźmy, nie wiem, skupmy się na tym segmencie użytkowników. I ta ciekawość jest czymś, co mnie chyba naiwuje, no tak najbardziej. Nie? Jeszcze mam takie, wiesz, takie, takie, takie przebłyski. Nie jest tak, że ja mam jakieś, nie wiem, przebłyski geniuszy, bo tu nie chodzi o, 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 o ten, tylko takie przebłyski, że mi się sklejają różne synapsy, nie, typu. I kiedyś w szkole się uczyłem o sztucznej inteligencji, tam zaczęliśmy myśleć o tym, jak dostosować zadania do, do pracowników, tak, no i wychodzi, kurczę, przecież miałem podobne zadanie, fakt, że 30 lat temu trzeba odkupać książki, od tego czasu się wiele rzeczy zmieniło, w ogóle śmieszne, bo złożyliśmy taki jakiś nasz pomysł na Kokus i ktoś nam powiedział, że opisaliśmy bardzo fajny algorytm, bardzo fajny temat, ale czy wiemy, że ten algorytm ma swoją nazwę i tam kilka lat temu ktoś publikował. I nam wysłali, nie? Po prostu gotowe, nie? Ja mówię, super, są nie? nie? Ale to było takie, jakaś pali ze stanów, zjadł napisali. Miałeś, miałeś, miałeś zwrot, że to działa. Miałem zwrot, że to działa, nie? Ale wiesz, ja też tego szukałem, a nie znalazłem. Wiem, to pisaliśmy jakiś tam taki quasi artykuł naukowy, wysłaliśmy na jakiś konkurs i wróciło, że w ogóle super, bardzo super pomysł, ale wiecie, chłopaki to już tam, bo tak akurat my dwóch pisaliśmy z kolei, nie Kupaki, to w zasadzie ktoś to opisał i to jest, to jest artykuł. Nie? I dla mnie to z punktu widzenia konkursu, no, myśmy tam się przyszli. przeszli, tam przeszliśmy, pamiętam, w tym bo to jakoś było zabawne, e, bo tam uczyło się to, żeby coś zastosować do czegoś, tylko no, zarzucili nam, że wymyślamy koło, no, część artykułu wymyślili koło od nowa, ale podali nam, jakie koło, nie? więc myśmy wzięli po prostu ten artykuł. Okej, okay, dobra, to tu są jakieś algorytmy na sieciach, tu jakiś tam łańcuch Markowa, super, rewelacja, to ten kawałek. Użyjemy. Konkurs nie był na wymyślenie najfajniejszego algorytmu na stosowanie go w rzeczywistości. Więc to jest, to jest tyle. Co więcej, mi się potwierdzenie, właśnie, że działa. To są, to są takie, Ale wiesz, odkrywać coś takiego i to, czy to. Nie to jara. Nie? Ja mam takie poczucie że wtedy o kurczę, ale sum. Nie? Na to trzeba mieć niestety trochę więcej czasu niż bycie po prostu jeszcze przedsiębiorcą w Polsce. Ale to jest taki, to jest coś, co mnie dojmuje. Znaczy mnie dojmuje ciekawość, nie? ciekawość, co będzie dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi dajwuje, to jest zespół, nie? To znaczy chyba najbardziej produkt mi gdzieś tam dajwuje w życiu, w życiu zespół, nie? To znaczy zespół w taki sposób, nie w taki sposób, że lubię rządzić ludźmi, bo nie lubię. Nie jestem w tym dobry. Znaczy w ogóle to jest w ogóle jedna z moich wad. Nie? Ja nie jestem dobry, dobrym menedżerem. Natomiast jarał mnie taka, bym powiedział, motywuje mnie yy, wielość punktów widzenia, nie? To znaczy, że po prostu zderza z kimś właśnie z tej ciekawości, zderza z kimś, jakąś swoją ideę, tak jak dzisiaj sobie na przykład rozmawiałem, nie o tak kilka rzeczy, to tam, tam o tej, ty, o tym, o tej, o tej, co coś nie czytałem czy tej musiałem przeczytać po prostu. E, I ja na takie, takie poczucie, no właśnie, proszę takie poczucie, wiesz, yy, no tak, że nas są różni ludzie, nie? Tutaj masz trochę ludzi, nawet z... lekarza mamy na pokładzie, tak? Pracowy jako sprzedawca ale z lekarzem. Gdzieś pocał jako lekarz. I wiesz, pokazujesz pokazuj różne rzeczy, nie? I po prostu każdy ma różne punkty widzenia, które są też jakieś tam niesamowite, nie? E, I i no, jakiś taki głupoty w stylu nie wiem. Mówimy o jakimś tam wzmocnieniu behawioralnym, a wiesz, a koleś który jest lekarzem, ci mówi, nie wity. A po to jest jakieś jądro półleżące tutaj w mózgu nie i po prostu jest, masz nową zajawkę i to jest jądro półleżące. Nie? Po prostu, no bo ja nie jestem dla mnie to jest w ogóle obszar obszar przerwiedzenie. z skamią zawsze byłem na w się sensie Też nauki ścisłe jakoś nigdy nie podeszły. No i wiesz, zaczynasz czytać, nie? Po prostu, co to tam, jak, jak to faktycznie działa. Nie? I... To jest, to jest A taka, taka ciekawość jest moim zdaniem fajna. Znaczy, to jest coś, co mnie, mnie jakby mnie kręci. Eee, to jest coś, takie coś, się muszę walczyć, nie? To jest taki, wiesz, to walczyć w rozumieniu, że jeśli ja łatwo wkręcam też pewne rzeczy, nie? Mim zawsze ci no Więc to tak teraz nie byłem. Ale to jest motywacja. Nie? Ciekawość jest motywacją. Ciekawość, kwestia uporządkowania sobie, wiesz, budowania sobie cały, cały czas nowych modeli świata. A w ogóle uważam, że większość film powinna się skupiać na. na... Jakby, to się mówi, że polepszaniem świata, nie? ale większość film się powinna skupiać na tym, żeby zrozumieć świat najpierw, zanim go spróbujesz polepszyć. Czyli takie budowanie sobie modeli, modeli. Każda firma ma swój model rzeczywistości. nie, To też wynika z tej teorii Freestyle'a. To w ogóle jest coś, coś nie są. Każda firma ma pewien model rzeczywistości i on w samym, jak jak najczęściej, dwie filmy z tej samej branży, to one mogą być różne. To, to ta różnica to często jest przewaga konkurencyjna. No, to też jest suma doświadczeń. Tak, tak, to jest suma doświadczeń, ale jak popatrzysz na przykład Apple i Microsoft, które działają w podobnej przestrzeni, ja to ma zupełnie inne podejście do, do rzeczywistości, zupełnie inne produkty, mm. zupełnie inne strategie, a to wynika z modelu, wewnętrznego modelu firmy, który no, jest jakiś, po prostu tutaj ciężko też, bo to różnie można oceniać, to w zazwyczaj jest oceniane przez zyski, przychód, nie do końca, nie? bo czasami dużo ważniejsze jest, nie wiem, przetrwanie, Jakieś inne wskaźniki, typu, nie wiem, doby o dostarczone do świata i tak dalej, tak Ciekawe, czy, czy algorytmy będą w stanie to zinterpretować. Czyli algorytm zaszczepiony w jakiejś firmie, który dostaje draft strategii, czy fundamentów firmy? Decyzji. Decyzji. Mi się wydaje, że decyzji, że, że decyzji, Tak. Mi wydaje mi się, że algorytmy mogą być lepsze od nas w, taki, w takiej ocenie. Ocenie decyzji. No to taka gipsanowska to teoria, nie? Które, wiesz, yy, tam neuromancer i tak dalej. Nie? Że każda korporacja będzie miała swoją własną jaj, które tam te jajk będą ze sobą walczyć. Nie? Ale myślę, że to prawnicze. Tak, że towarzyszycie, jak to pomieszane tak, ryby. To nie jest daleka przyszłość, bo moi, moim zdaniem my się posługujemy, my wyrażamy swoje intencje w języku. I o ile ja nie wierzę w to, że LLM to jest jakiś taka gener czy generalna sztuczna inteligencja, co GPT przedmiotami kontrolę. Natomiast niuanse językowe w opowiadaniu o strategii o zamierzeniach, o planach, to akurat te narzędzia potrafią <gry> znajdować. Nie? To, to, to myślę, że to że... no, ma inną rozmowę. jakiś demo bardziej, nie? Ale to jest coś, co, co dla mnie jest takim. Taki... E, takim czołowem, że masz nagle sztuczną inteligencję, która potrafi być intuicją, nie? czy potrafi pokazywać z jakiegoś kawałka tekstu, wyciągnąć, e, że coś na przykład świadczy o jakiejś wątpliwości nie? albo o braku pewności co do jakiejś No To jest jeden z zarzutów, czego jej brakuje teraz. Jeden z głównych zarzutów. Tak. Wydaje mi się, że nie brakuje, tylko my nie umiemy e, tego, e, tylko my. Tylko my tego nie umiemy jeszcze używać ze względu czatu, samego czatu, natomiast ta wiedza, ona już jest tam w tych sieciach. nowych. No, niestety. Znaczy, nie wiem, czy niestety. Hmm? A nie wynika to, nie wynika to z tego, że nasz mózg przez, jest bardziej wydajny niż sztuczna inteligencja, która ma wiele, no. po prostu tysiące, miliony procesów. Ale w czym innym, nie? Nasz mózg jest w czym innym, wydajny. Na twój mózg się trzepi pewnego wzorca, nie? Bo jest zoptymalizowany pod kątem i on ten wzorzec będzie objawiał. A sztuczna inteligencja jest mniej, y, mniej informacji do wnioskowania. I czy to jak nasz... Nie, to jest optymalizacja podejmowania decyzji w czasie. To, świadczy, to, jest, to jest wiesz, jest taka książka też, u Nie z się tymi książkami. Myślenie wolno i szybkie, kamne mama, nie? Myślenie szybkie, wolne i szybkie. Kaneman, to też laureat Nagrody Nobla. Załamista książka. Ona pokazuje, że my się posługujemy w szybkim myśleniu, podejmowaniu decyzji ocenie. ocenie, różnego rodzaju biasami, które one są ewolucyjnie uzasadnione, natomiast w obecnym świecie mogą być kompletnie zabójcze na ciebie. Ja na przykład mogę powiedzieć, że to jest. Ujerza. Coś, nie? Bo, bo nie jesteś w stanie przeanalizować tak dużej liczby parametrów, wiesz, mózg się optymalizuje na szybkie decyzje, nie? A sztuczna inteligencja może w tym czasie sprawdzić więcej, wiesz. No, weźmy te modele ryzykowe, nie jak masz, nie masz mieć na karce scenarysową linię wektor, nie? To możesz nie. Możesz sobie zmierzyć odległość między nimi znaczeniem dwóch słów. tam masz wektory, wiesz, wielowymiarowe, nie, 50-60 wymiarów, czego możesz w czasie rzeczywistym, no, no niemalże w czasie rzeczywistym, może znajdować odległości między tysiącami znaczeń, nie, w różnych kontekstach. Nie? i my tego po prostu nie umiemy jeszcze, u... wiesz, to nie jest w ogóle nasz sposób myślenia, żeby to ubrać w takiej rozmowie z chatem GPT, nie? Ale to jest dostępne. Masz do tego, w ogóle masz do tego API, nie? Możesz porównywać już czy jakieś zdanie jest bliskie do czegoś i tak dalej, Więc za chwilę będziesz miał na przykład narzędzie, które, nie wiem, będzie ci czytało, nie wiem, ogłoszenie giełdowe i będzie mówiło, czy to ogłoszenie yy, giełdowe, nie wiem, świadczy o pewności spółki, że to wykona, czy nie. Czy dlatego trzeba pisać krótkie I tyle, nie? bo to taki bym powiedział taki model. Ale to jest, to wiesz, analizy sentymentów wszelkiego rodzaju, to, to, to jest no tak, My sobie nie zdajemy sprawy, jeszcze sobie nie zdaliśmy sprawy, co to może. Nie? Ja sobie, my sobie powoli, na przykład teoria to Seligmana, o której Cię powiadałem, czy wyłączony optymizm, nie? Znaczy, rozmawiając z człowiekiem, Myśmy robili taki test, dokładnie taki test robiliśmy, że ja rozmawiałem z człowiekiem, pytaliśmy, czy się na przykład, jak ktoś nie, wiem, po wykonaniu zadania, ktoś mówił, dlaczego nie wykonał zadania, albo dlaczego je wykonał. Nie? W obu przypadkach możesz wykryć w wypowiedzi y, y, zapowiedź włączonej bezwzględności albo włączonego No Takie najbardziej cywilne z nami nigdy mi się nie udaje, albo szef, mi nie, jakby, czyli coś jest poza tobą, więc nie wierzysz w swoją sprawczość i tak dalej, i tak dalej. Nie? To już jest uzasadnienie psychologiczne, co do tego dodać. Ale będąc wyuczonym na jakiejś całej masie, na gigantycznej danych językowych, no to możesz po prostu, wiesz, jak w filmach, po prostu test, który ci tam podpowiada, na ile ktoś wierzy, na ile nie co mówi. No różne, różne rzeczy. Oczywiście to brzmi trochę creepy, nie? To takich rzeczy się też nie powinno robić na... Muszą być jakieś komitety badań etycznych, ale ja uważam, że technologia i wiedza do tego jest. Tylko my, my jako ludzie, myślimy bardziej, tak wiesz, bardziej płasko. Więc my gadamy płasko do AI, -a, on nam płasko odpowiada. Natomiast on tam ma dużo większą wiedzę niż, niż... tylko my. My szukamy, my szukamy w tych narzędziach podobieństwa do siebie. My sprawdzamy, on gada, tak jak my. nie? A to jest baza danych, która ma po prostu połączone na wielu wymiarach słowa ze sobą, tak? Więc on nie gada tak, on nie myśli, to nie jest świadome coś, nie? Natomiast z niego, odpowiednio pytając tej bazy danych, możesz wyciągnąć informacje o tym, nie wiem, jaki wydźwięk ma no nie wiem, przemówienie polityczne nie, prezesa, nie? Po prostu i tyle. Nie? Dobre, złe, ile ludzi z... łącząc też jeszcze z jakimiś danymi liczbowymi to już ogóle masakra. To zmieni, oczywiście, że to zmieni świat, nie? Bo to, że my nie jesteśmy jako masa świadomi tego, że tak jest dla nas, to jest fajny czat, co możesz pogadać i, i tyle, to, to nie znaczy, że oczywiście na poziomie, nie, wiem, uniwersyteckim, czy jakimś tam politycznym to ludzie nie wiedzą, że to już ma a, a jak y, mówisz, y, mówisz o zagadnieniach etycznych, to dla mnie to jest taki temat bardzo nieścisły. To nie, to nie, nie jest dla mnie zero jedynkowe, bo. Założy się, że mnóstwo osób powiedziałoby, że właśnie wzmacnianie behawioralne również mogłoby być nieetyczne, bo system wpływa na zachowania pracowników, motywuje ich tak dalej, tak dalej. Czy kiedykolwiek spotkałeś się, na przykład, ze strony klientów z takimi obawami, czy to jest na pewno e, czy to jest na pewno OK. Co, 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 co ta platforma robi? Tak, tak, tak. My to dość często, dość często to tłumaczymy. To znaczy, tutaj jest kwestia jakby takiej będzie od strony, od strony etycznej kwestia jest jakby dwóch elementów. Ja, Pierwszy to jest dobrowolności, czyli ty wiesz jak system działa i zgadzasz się na to, żeby, żeby brać jakby w tym udział. To nie ma jakby ściemy, Nie, My nie mówimy, że. No nagradzamy cię po to, żebyś zmienił swoje, swoje zachowanie. Nie? po prostu, tak? Znaczy nagradzamy cię po to, żebyś żeby zmienił swoje, swoje zachowanie. I z punktu widzenia takiej dobrowolności, zobacz, bo to jest dokładnie ten sam model, który wiesz, no, jak pójdziesz nie wiem, do psychologa i tam nie, dietę będziesz chciał wprowadzić tam do, 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 do terapeuty czy do coach, prawdziwego coach'a, bo to też ci powie, no nie wiem, jak coś zrobić, to się powinieneś nagradzać, doceniać małymi krokami, niedużymi. To jest dokładnie ta wiedza, nie jest wiedza pod tytułem wyścig Bądź najlepszy za mi wszystkich innych. Po prostu to jest, to jest wiedza pod tytułem ścigaj się sam ze sobą, we własnym tempie i tak dalej. To jest dokładnie to co, my, to, co my mamy. Więc tu jest w tej dobrowolności, to ważne jest przekazanie tego. Drugi element, który, który, jest, który jest, to jest kwestia pewnego kontraktu, nie? To znaczy, my mówimy, to jest dokładnie ten sam model, który masz typowo w pracy. Robisz coś i czym za to. Wynagrodzenie. I to też jest rozliczane i podatkowo i na wszystkie inne sposoby. Z punktu widzenia pracownika to jest kontrakt. Ja coś obie, dostaję nagrodę w postaci, nie wiem, tych tam naszych punktów, tak, które są odrębnięcie. To jest kontrakt, normalny kontrakt między tobą a firmą. Ja dlatego też, dlatego, myśmy też dlatego, bo to jest w ogóle dobre pytanie, bo myśmy też na przykład wielokrotnie ocierali się o zrobienie systemu realnościowego, albo takiego ogólnie gamifikacyjnego i tak dalej. Ja mam awersję na przykład do takich systemów, w których na przykład ty zmuszasz kogoś do konsumpcji, do jakimś, czy wyboru czegoś, konsumenta, nie pracownika. Bo w modelu pracownik praca-pracownik to jest bardzo uregulowany model. Dajesz zadanie, czy podwykonawca bo niektóre przecież muszą być prorokowane, musi być z pracownik, twój pracy, może być dostawca. Dajesz zadanie, typu nie masz coś zrobić, to dostajesz za to wynagrodzenie, potem przychodzimy do pracy. Nie? Skoro to wynagrodzenie dostajesz stopniowo za jedne zadania większe, za drugie mniejsze, to jesteś w stanie optymalizować ty sobie tak, pracę, żeby dostać jak najniższe wynagrodzenie. Nie? To nie jest, to jest model, no po prostu do, do tego chcemy Cię zachęcić. No, promujemy pewne zadania, zdajemy za nie więcej zachowania, zdajemy za nie więcej punktów. No i też firma, z punktu widzenia firmy, jakby to jest też normalna czynność ekonomiczna. Nie? To jest dokładnie tak, jak działa, jak działa biznes, pod warunkiem, że to jest dobrowolne. Nie? Dobrowolność jest ważna ze względu na, no już na funkcje tak mocniej związane nie, typu właśnie wywalizowanie i tak dalej i tak dalej, że ty jesteś, natomiast myśmy chyba raz mieli, że ten system był niedobrowolny i, i chyba nigdy tego nie powtórzymy, że był przemysłowy, w chwili obecnej stawie. zresztą to, to pokazujemy jako w ogóle prawne uwarunkowanie kontraktu, że system jest dobrowolny, bo, 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 bo też prawnie, nie, tam jest kwestia podatkowa, podatkowa, tak, czy tutaj inni Natomiast Tak, nie, my tu często, często, często się tego, z tego tłumaczymy, no w świecie takim zawodowym to nie jest problem, żeby to tłumaczyć i to jest dość czyste. W świecie takim lojalnościowo to jest różnie, w świecie lojalnościowo różne, aczkolwiek na przykład w świecie konsumenckim są też kapitalne wykorzystania. No właśnie takich mechanik do zmian zachowania opartych o gamifikację przy uczeniu się. Ja w ogóle uważam, że to jest mechanizm, który jest yy, niewykorzystywany dobrze jeszcze w systemach do uczenia się. Uczenia się takiego nie uczyć języków, bo tego... czegoś nie. Ale są e, przy... przykłady, które są niesamowicie zrobione. Nie? Duolingo na przykład. no, moim zdaniem jest super zaprojektowane gamifikacja. Tam jest po prostu system, jest na przykład oparty, systematyczność nauki i tak dalej. Nie? Można by na to popatrzeć, jak na manipulację, ale można też powiedzieć na dome, no walić tą manipulacją, manipulacją, ale się skutecznie się uczy języka. Codziennie. Tyle. No ale to jest, ale my tego jeszcze nie dotykamy. Znaczy, my może jeszcze, nawet nie, na razie nie planujemy na tego dotykać. My planujemy się skupić na tej relacji już pracownik-pracodawca i na takim inteligentnym, w pracy. Uważam, że to jest, jeśli chodzi o przyszłość firmy, to uważam, że to jest po prostu temat rzeka. Nie? To jest temat rzeka i to jest temat Wiesz, no to jest też temat zmiany po prostu w ogóle pracy, jako pracy, nie, Natomiast, znaczy, wiesz, no docelowo model wynagradzania za pracę w ciągu najbliższych, nie wiem, 20 lat to będzie model standardowy dochód podstawowy, ja wiem, tak, Czy pewnie, nie wiem, mi dość ze strony, że tak powiem kapitalizmu konserwatywnego standardowy dochód, za to. nie ma szans, żebyśmy obudzili tak zwanego UBI. Czyli tam to, jest, to jest też yy, jeden z argumentów dotyczących konsekwencji wprowadzenia uh -huh. sztucznej inteligencji masowo. Znaczy, znaczy, każdy każdej, tak, każdy, każdy, tak każdy Że ten... nie unikniemy dochodu gwarantowanego, żeby wyrównać po prostu ten gap, który powstanie. Tak, tak. Ja uważam, że on będzie, wiesz, gwarantowany, ci ludzie powinien ci dawać pewien pewnego życie, ani Nie, i na tym, na, on top of that miał systemy, które będą zmienne, ale będą takie, takie systemy zmienne typu, wiesz, prowizja za pół roku, bo nikt ci z obecnych pokoleń nie będzie czekał za pół roku na nagrodę, wychowanych na TikToku, Facebooku i tak dalej. Nagrodę będą się mieć natychmiast. I to jest ten system. I ta nagroda, dobór tej nagrody do wartości, już nawet nie mówię o żadnym tam wskazaniu behawioralnym, czyli różnica między tą nagrodą a wartością dostarczoną za tą nagrodę, będzie podstawa w ogóle w korporacjach wyliczania, wiesz, opłacalności pracy. No, bo masz Yubi, no, a na Yubi masz system performanceowy. I, i, i te, te, ten model systemu performanceowego, yy, znaczy w chwili obecnej, no jednym z takich, znaczy w ogóle bardzo fajne są analizy analityków w rynku, takich właśnie jak Gartner i tak dalej, czyli pokazują takie całe grupy systemów. Taka jedna moja ulubiona to jest, to się nazywa workforce, to się nazywa, yy, przepraszam. To się nazywa nacz e, e, work workforce, workforce Nudging System, czy, czy Nudge System, i tak dalej. Nacz to jest taki sztuczka tak to jest taka, taka książka Talera. Richarda do Talera, też, on dostał akurat też Nagrodę Nobla z, z Ekonomii Praw która się nazywa nacz po prostu sztuki i on tam opisuje w ogóle takie nowoczesne formy, wiesz projektowania systemów dla ludzi, przez systemy może być praca i on tam pokazuje takie, takie pojęcie jak architektura wyboru, czyli że tworzysz ludziom pewną architekturę wyboru, gdzie pokazujesz, że pewne wybory są bardziej opłacalne. Zostawiasz ludziom możliwość wyboru, może nie chcemy robić ambitnych zadań, może chcemy robić mniej ambitne, ale będę za nie dostawał trochę mniejszą, mniejszą, mniejszą nagrodę. I ta architektura wyboru przykłada się na różne rzeczy, bo w kontekście User Experience, tym się zajmujesz, to jest tak, że architektura budowania systemów czy aplikacji, że na przykład pewne rzeczy, pewne wybory są bardziej oczywiste. Tworzysz pewną architekturę wyboru, tworzysz pewien system, i jakby się nie popychasz czy szturchasz ludzi w odpowiednim kierunku. Czyli to jest takie zaprzeczenie, takiego, robię nakazowego podejścia. Wiedzisz, zrób to, czy na edukacji, nie? Drugi studenci, proszę zrobić to, to i to, żeby zaliczyć ten, tylko. To jest taki model w stylu, na twoim kierunku, to nie wiem, masz taką paletę wyborów, nie wiem, możesz sobie punkty na mniej ambitnych przedmiotach albo zrobić jeden bardziej ambitny i wcześniej mieć wakacje, nie? Water, dajemy ci po prostu całą gamę możliwości. Bardzo upraszczam, nie wiem, książka jest w ogóle z innych względów rewelacyjna. I, i, I to jest jakby traktowane jako przyszłość pracy, i Gartner wprost pisze, że elementem takiego systemu, takiego, takiej architektury wyboru, takiego nadżowania, jest sztuczna inteligencja, która podpowiada, no w twoim, na, na twoim etapie kariery zawodowej, to fajnie jakbyś zrobił to. No dobra, ale ja nie chcę, to ja zrobię to i to. No dobra, no to teraz zrobiłeś to i to, więc jesteś w innym miejscu. No to teraz ci podpowiadamy, to teraz zrób coś. Czyli jakby system, który cały czas się dostosowuje do ciebie, odpowiada ci, wiesz, optymalne. Taki osobisty coach, nie osobisty asystent. Ja, ja uważam, że to jest dokładnie przyszłość na przykład naszego systemu. nie? że nasz system taki system, który opowiadał ludziom, co mają zrobić, i do za to dostaną, i tak dalej, i tak dalej. Ale no tak mówię, za 20 lat system pracy będzie wyglądał dokładnie tak, żebyś miał UBI i będziesz miał na tym całym UBI-u i na, 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 na nagrodach jakieś miał oparte. Tak Komunikacji, tak, ze społeczeństwem, czy z pracownikami. A jak jeszcze ty tylko do, e, dorzucisz? Cyfrowy pieniądz o dacie ważności, to już kamufikacja. O nie, to zło jest to zło jest. Data ważności, ty mi się nie kojarzy. Przecie sobie pieniądze z niczym. Znaczy w ogóle, wszystko co kurde, mi tam wiesz, takim e, konsumpcjonizm, nie? Że po zmuszasz kogoś do konsumpcji, nie? Masz datę ważności, żeby kurde, zmuszać do konsumpcji. Nie, nie. Ja w ogóle, wiesz, ja w ogóle uważam, że do jednym z takich istotnych cech jest dobrze działającego społeczeństwa. Do tego i tego, wiesz, tego jest, jest pewna forma akumulacji wartości, akumulacji kapitału i z tymi się kłócą, płu mi się wszystkie kryptowaluty, wszystkie NFT, wszystkie takie rzeczy, przepraszam. Znaczy, tak, ja wiem, że to może być powiązane no, z na czymś i tak dalej, ale ciężko akumulować kapitał w czymś, na czym nie masz tak naprawdę, no wiesz, na akumulujesz kapitał w bitcoinie, gdzie nie wiem, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kilkadziesiąt procent tego bitcoina, nie wiadomo kto ma w rękach, może w danym momencie sterować kurs, że znaczy, akumulacja kapitału nie. Natomiast bardzo wierzę na przykład w takie modele typu, wiesz, typu... No, nie wiem, systemy, w których pracownicy, nie wiem, nabywają akcje firmy, w, w działają. Nie, po prostu stopniowo. Myśmy się gdzieś tam to w którymś momencie wprowadzili, ale na bardzo małą skalę. Widziałem to na duże skalę. To rewelacyjne rzeczy, do czego jakby rewelacyjne to prowadzi do rewelacyjnych rzeczy, nie? że po prostu, że stajesz się właścicielem systemu, nie? Bo, bo jak stajesz się właścicielem systemu, to trochę system przestaje, przestaje tobą rządzić. Nie, znaczy, ty się stajesz jakby współwłaścicielem, stajesz się współtwórcą tego systemu. Ja uważam, że to jest, krótsze, to jest, to jest mega, to jest dużo mocniejsze niż to, co powiedziałeś, nie, bo ten pieniądz, cool ten znaczy to, kurde, z w ogóle te, bo to są znowu systemy, które pochodzą z dwóch, masz te dwa systemy jakby wartości, nie, no właśnie, tu są wartości, masz system wartości rosyjsko-kińsko-nacjonalistyczny, czyli państwo kontroluje to, co ci daje, w pełni i tak dalej. Bitcoin jest to samo, niby miało to uciec, ale moim zdaniem ktoś kontroluje to, co ty, ty dostajesz. Wieloryby. No, Wieloryby, no. A teraz wyobraź sobie, że masz system demokratyczny, w którym systemy są kontrolowane przez uczestników systemu po prostu, nie? I oczywiście one mogą być, znowu na krótką metę, mogą być nieefektywne, nie? Tak jak nie, Unia Europejska się wydaje, że jest ospała, nie? Ale jak się rozkręciły sankcje w stosunku do Rosji, to jak kula śmigowa, nie? Czy stop, plop, 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 coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz, więcej, coraz, więcej, coraz, więcej, coraz więcej, się wszyscy pucą, To bardziej dowali nie? Po prostu, nie? To to jest jakby idzie, tak? Więc według mnie te systemy systemy demokratyczne, no one są, one są, one są wolne na starcie, a potem się rozbijają. Ja I tak samo jest z takimi systemami współwłasności. No już stopniowo jak masz, wiesz, masz tą taką, tak, zresztą to też jest kolejne tam jakieś, kolejne, na kolejne, na kolejne spotkanie, to jest pojęcie tak zwane collective IQ, że to jest kolektywna, kolektywna inteligencja, to jest coś, co, co, co jest też w że, że moim zdaniem my, my, my nie powinniśmy myśleć o sztucznej inteligencji, powinniśmy myśleć o kolektywnej inteligencji, jest częścią jest sztuczna inteligencja, kolektywna w rozumieniu yy, no takiego, na przykład nie podejmowania, wiesz, wspólnie decyzji, o czymś, orientowania się na pewne wspólne cele i tak dalej. I te, I... Też dostęp do informacji. Tak, tak pełny dostęp, pełny nieograniczony dostęp do informacji, wiesz. No jakby nie patrzeć tam, patrzę na systemy polityczne, nie? Na przykład samorządy w Polsce są dużo bardziej efektywniejsze niż centralna władza. Jakby centralna władza, co by nam nie chciała powiedzieć? To jak się patrzę na większość nie, inwestycji takich poprawiających moje życie, jakby osobiste do samorządowe tak, tak na sprawę, nie? Eee, Tyle, nie? I podejmowanie decyzji na zasadzie budżetów paperskich to jest kapitalna sprawa. Czyli to jest w ogóle coś, co, co niesamowicie fajnie, nie wiem, no tego i ludzi, nie? No, na przykład tak, że ludzie się muszą, muszą wybrać coś wspólnie, nie? To jest bezpośrednia sprawczość, nie? Taka sprawczość day by day. I to, to jest coś, co, co mi się wydaje jest, 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 jest alternatywą do tego jest, no, właśnie niepotrzebne niestety, nie? To znaczy albo masz po prostu kolekcji IQ i, i, i podejmujemy decyzję. No oczywiście, zakładając nawet, że średnia naszej inteligencji może obniżyć, albo podwożyć zaś to się w składzie normalnym. No, ale alternatywą do tego jest kurczę, co, nie? Po prostu. A my mamy tą przyjemność, że jesteśmy na granicy dwóch systemów w Polsce dokładnie, więc mamy taki, ja mam takie poczucie, że... Się I, I to jest coś, co mnie, 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 mnie trochę przeraża, bo, bo, bo tak nie do końca wybraliśmy jeszcze. Jeszcze. My sobie kolektywnie chyba nie wybraliśmy w tą stronę tak sam. Później jestem dobry myślisz, że to się skończy dobrze. A, a jak myślisz, myślisz sobie o pojęciu, które się zajmuje o user experience, nie? I. No do tej pory jest to traktowane wiadomo, User Experience zostało wyrwane ze świata fizycznego, wsadzone, wsadzone światło po prostu internetu właskiego e, ekranu i czy według Ciebie jeszcze w przyszłości, gdy, gdy po prostu modele językowe forma asystenta dojdzie do bardzo zaawansowanej formy, czy w ogóle o czymś takim jak User Experience będziemy mogli mówić e, sam w sobie. Czy znaczy, wiesz co, z, z moim zdaniem user Experience to jest na dzień dzisiejszy taka trochę, To jest to jest jedna z tych rzeczy, która ma gigantyczną przyszłość. Nie. To znaczy, bo ja na to patrzę tak, że y, masz jakby. W ogóle są takie śliczne zjawisko, nie? Znaczy może nie zjawisko, ale jak mówisz o, o artificial intelligence, to jest tam AI, tak, i jest IA, czyli są wrzucone literki, to jest intelligent Augmentation, nie? czyli inteligentne wzmocnienie. Całe to zjawisko inteligentnego wzmocnienia, które tak naprawdę jest innym spojrzeniem trochę na sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja ma pomagać nam ogarniać pewne rzeczy, będzie wymagało wkomponowania sztucznej inteligencji w naszą rzeczywistość. Forma czata jest prawdopodobnie jedną z najmniej, jest fajną formą, ale jest jedną prawdopodobnie z najmniej efektywnych form komunikacji. Dużo bardziej, dużo taką bardziej formą, która będzie odpowiadała tempu zmian, tempu sztucznej inteligencji, jest integracja interfejsów interfejsu z naszą rzeczywistością. Czyli to, co Apple pokazał jako ostatnio, tam mixed reality i tak dalej. Znaczy, to pokazało wiele film, ale Apple moim zdaniem, Apple jak zwykle zrobił takie, poczekał, poczekał i zrobił takie podsumowanie, które według mnie zabije rynek. Znaczy, to, co, to, co pokazali przy Vision, to jest moim zdaniem dokładnie to to jest na wielu sposobach włączając psychologię, to jest po prostu coś, co, co, co jest takim game nie? I czasy wobec że to będzie, że teraz budujesz interfejsy, których masz. Nie wiem, masz interfejs w okularach, tak, wchodzisz w interakcję z jakimiś przedmiotami, yy, tuż na inteligencja ci podpowiada, co masz zrobić, i tak dalej. I nagle wchodzisz w mnóstwo rzeczy, takich jak wzrok, słuch, interfejs haptyczny, czyli wiesz, rękawice, albo może brak rękawic, jak vision ci śledzi po prostu, nie wiem, jakie tasky albo mogę coś przesuwać, i tak dalej. Nie? I to jest po prostu, moim zdaniem, to jest next level of, of human-computer interaction, to jest, po prostu, to jest coś, co teraz eksploduje. Znaczy, I co więcej, na to są twarde dane, bo rynek Augmented Reality, tego Mixed Reality, on zdaje się w prognozie ma rosnąć do 2030 roku tak samo jak generatywne AI. Nie? Po prostu mniej więcej ten czy sobie tak że zmieniają się kompletnie, wiesz, kompletnie e, interfejsy, To już teraz to mamy, nie masz interfejsy, wiesz, w samochodach. Masz interfejsy, wiesz, nie wiem, na oknach tak wyświetlane na, dookoła ciebie, w ok na okularach i, i, i tak dalej. To jest, jesteśmy przed takim... Uważam, że to jedyna różnica jest taka, że chat GPT otworzył, jakby ta sztuczna inteligencja się gromadziła jak za jakąś tamą, po prostu te algorytmy i tak dalej. nagle ktoś tą tamę, wiesz, rozwalił chatem GPT. Ne? Zobaczcie co to ja już umiem, każdy sobie może pogadać z GPT, nie? każdy sobie mógł pogadać już wcześniej, tylko ludzie o tym nie wiedzieli, nie było w formie czata. Trzeba było tam wchodzić na stronę OpenAI, a gadać sobie przez API i tak dalej. A tak dalej oni powiedzieli, dobra, otwieram nie? I bah. I moim zdaniem to samo się wydarzy za chwilę z argumenty reality, nie? To jest kwestia, była bariera fizjologiczna, w sensie, po prostu augmented reality jest mocno zależna od sprzętu. Bariera fizjologiczna dotycząca Odświeżanie ekranu, że tam wiesz, ludzie po prostu wymiotowali po, po jakichś tam hełmach. I że Ale... nie widzisz rzeczywistości, nie? O... Tak, 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 to, tak, To zmienili, że masz świat rzeczywisty, wymieszany ze światem wirtualnym, a, tak. a nie tylko świat wirtualny. Tak, tak. Co więcej, w tym, w tym rozwiązaniu, Jepla, to jest idealne połączenie, bo ono jeszcze to, to, co się ludzie śmieją, że on wyświetla twoje oczy, to się wydaje takie, a to taki wyświetla oczy, nie? No to jest super. To jest super, bo jak patrzysz na kogoś, nie? Znaczy, bo oni nie mogli zrobić przezroczysty szkieł, bo tam po prostu za dużo elektroniki jest, nie? Więc po prostu ty widzisz tak de facto przez kamery. Ale to, że ktoś widzi Twoje oczy, to widzisz, czy ty się na niego patrzysz, czy na przykład co się robisz w tym momencie. To jest strasznie wszystko od strony podtrzymania, podtrzymania kontaktu. No i wiesz, no, Apple teraz wypuścił coś, co tam kosztuje, nie, wiem, kilkanaście tysięcy złotych, tam tysięcy dolarów. No i zawsze tak robią. Nie? To Za chwilę pojawi się, nie wiem, puszczą to kilku gików, się tym zachwyci, rozpropaguje to w internecie, za rok będzie za. Za 500 dolarów, nie? Albo za 100, tak? Albo w ofercie operatora za złotówkę. Nie? I nagle po prostu dostaliśmy po prostu urządzenie, które zmieni Ci pracę, nie? No bo wiesz, siedzisz w takich okularach, nie potrzebujesz monitora, nie? No, widzisz po prostu do i przestrzeni roboczą, nie? To sobie świętacić klawiatura, stukasz, przychodzi, podchodzi ktoś do tego, do, do ciebie do biurka, odwracasz się, pojawiają się twoje oczy, widzi twoją twarz, widzi twój wyraz twarzy. Jakby. Tylko to wszystko, o czym opowiadam, widzi wyraz twarzy, widzisz, wszystko jest UX, nie? To wszystko jest user experience, nie? To wszystko jest po prostu i ja uważam, że to jest, to jest interfejs do sztucznej inteligencji, de facto. To jest interfejs do tego, że, nie wiem, patrzysz się na świat, nie? I jakaś, jakaś nowa wersja Siri, czy GPT ci mówi, nie wiem, nie wiem, cokolwiek, nie? Ale Właśnie to... Tam bardzo duże pole do, dla reklamodawców. No ja właśnie dlatego tego mówię. Że ja straszne, ja w ogóle uważam, że wszystko co się pojawia, jest zazwyczaj psute przez, przez reklamę. No w przypadku EPLA to oni są dość drastycznie odcinają reklamodawców od swojego kanału. Sami się mówi reklamować <laughs> swoich kanałach. Natomiast w przypadku to różnie. Ale wiesz, ale to ja na przykład patrzę też po samochodzie, nie? No, jakby tam gdzieś, nie wiem, na przykład samochód. Teraz używam, ma w zasadzie cały ma elektroniczny nie? i na przykład UX w takim modelu, gdzie on ma, ma tam jakąś taką funkcję autopilota, nie taką jak w Tesla, ale jakąś taką, trochę rzeczy potrafi sam zrobić, to wkomponowanie tej sztucznej inteligencji, która wspomaga moje decyzje w ten interfejs, no to nie jest taka, bo to jest sztuczna inteligencja, to nie jest takie, bo ma tam lidar, ma radar, ma tam kilka rzeczy, no to nie jest takie jak hop nie? To znaczy ktoś tam musiał, Popracować na tym, nie? Żeby wiesz, żeby mi się odpowiednie ostrzeżenia wcześniej pojawiały, żeby coś. No i to jest trochę taka sprawa życia i śmierci, nie? Rzecz budujesz interfejs, który no zależy od tego bezpieczeństwo, ludzi, którzy podróżują, nie? Tam nie ma miejsca nawet reklamy, nie? Ale na, na przykład tu mam ten cały infotainment, gdzie tam, wiesz sobie yy, coś tam, mogę wyklikać muzykę, czy tam ustawić sobie z jakichś apek. Ale wyobraź sobie, że masz, że masz takie okulary i idziesz ulicą i po prostu każdej osobie bin, billboard wyświetla inną reklamę. Nie, 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 to Nie, to. Nie, to psychologicznie nie przejdzie. byśmy oszalali po prostu od takiego nawału informacji, nie? To trochę pokazuje kers, wiesz, Metawersu i, i Mety by Facebook, nie? Gdzie po prostu tam polecieli mocno społeczność, teraz Mark Zuckerberg oszalał na poziomie dodatkowej możliwości reklamowania, sprzedawania ciuchów, co to miało nie być, to był kompletny fail, nie? To jeszcze ludzie muszą to, wiesz, ludzie muszą to. Ja sobie wyobrażam, wiesz, taki model, w którym masz na przykład okulary, które idziesz i które, nie wiem, które pokazują ci, jak coś, jakąś tam trasę, nie, po prostu na okularach, albo na przykład, o, na przykład jeden, jeden fantastyczny rzecz, którą widziałem, to jest, czytałem taki artykuł MIT Journal bodajże, który pokazywał na okularach, na Google właśnie na jakichś takich okularach starszej generacji dla dzieciaków zrobili dla autystycznych dzieci, Nocie się z jakimś tam aspektem autyzmu? Nie? W tam są takie spektrum autyzmu, że nie rozpoznajesz dobrze emocji na twarzy, że tak powiem, osobistą zmawisz, nie? I zrobisz taki mechanizm do terapii behawioralnej, w której dostajesz informację, co ta osoba naprzeciwko ciebie, jaki ma, jaką ma emocje, Nie Co powinien zrobić, Czy powinieneś się uśmiechnąć, czy coś i tak dalej. To cię gdzieś tam jakoś nagradza za to i tak dalej to uczy kogoś, kto ma, no, no ma jakiś problem w kontakcie społecznym, tak, uczyć i podpowiada ci, co, co powinien zrobić. Ja się spodziewam takich, wiesz, takich taki mechanizmów. wiesz, że na przykład może już nie w takich sytuacjach medycznych, ale w takich sytuacjach, nie wiem, negocjacji, czy jakichś, jakiś, że ktoś tam coś ci, pod, coś ci podpowiada, nie? czy podpowiada ci jakieś dokumenty, czy coś. Wiesz, że Moim zdaniem, taki największy wiersz to wiesz, to, 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 to kwestia środowiska pracy, nie, bo my mamy takie środowisko, wiesz, które teraz jest i hybrydowe, i czasami Od mamy tych różnych rodzajów pracy, nie? I teraz zakładasz okulary, jesteś w pracy i wiesz, tu widzisz dokumenty, tu widzisz swoich współpracowników, wchodzisz w jakieś interakcje, gadacie, nie? No, jesteś jakby w... No nie wiem, może sobie nie wiem, wyświetlić, nie wiem, jak pracujesz nad UX-em, schemat aplikacji, który jest większy niż twój wodziczowi sobie coś tam podsuwać, inni to widzą. To są takie scenariusze moim zdaniem, które, które są realne, nie? Bo takie scenariusze, wiesz, typu raport mniejszości i tak dalej, one są fajne filmowo, ale według mnie je będzie ciężko zaszczepić w ludziach, nie? Bo to jest też kwestia tego stresu, tego wszystkiego. No że jak ulicą, co chwilę ci wyskakuje reklama albo nie wiem, ktoś tam ci wiesz, rzuca jakieś komunikaty, to przede wszystkim to może być niebezpieczne, nie? No, po prostu... Może być rozjechanym na pasach. Może zostać rozjechanym na pasach, nie? więc muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te systemy sztucznej inteligencji, no to, to na przykład w samochodach to, to taki wiesz, takiego wiesz, tam awareness i tak dalej, to, to akurat ten samochód, który teraz nie ma, ale poprzedni miałem, miałem jeździłem Volvo przez krótki okres czasu, bardzo fajny zresztą aż nie jeżdżę, bo tam tak przecież nie, nie ten, ale było, ale miało właśnie takie systemy, które tam sprawdzały, nie, czy tam był, poprzeczny jest i tak dalej. No, muszę ci powiedzieć, że po prostu, no, było trochę creepy coś w tym, że na przykład cofałem samochodem i dostałem komunikat, nagle samochód zahamował i się, więc cofnął i dostałem informację, e, e, interwencja samochodu pieszy z tyłu ale w sumie uratowało to komuś nogi, nie? Po prostu wycofowałem i widziałem tego pierwszego, nie? Cepałem, wyszedł z równolegle do samochodów w jakimś centrum handlowym, nie? No, możemy go zauważyć, ale generalnie chyba by, by takie pierwsze zderzenie z taką interwencją z słusznej inteligencji, ale, ale moim zdaniem to jest, jest, jest coś takiego, nie? Ja w go że te systemy takiego special computingu czy mixed reality, to one będą działać tak, nie? To one będą działać w taki sposób, wiesz, jedziesz na rowerze, a on ci mówi, nie wiem, zwolnij, bo za chwilę jest, nie, tam przejazd jakiś, albo coś, albo nie. No na różne sposoby. Nie? No, na przykład teraz te zegarki ja, mają coś takiego, że jak jest sobie, nie, wypadek, uderzasz, nie, upadasz i tak dalej. To on ci wykrywa, i może ci poinformować nie jest, żeby nie że spadł w wysokości. To jest AI, nie? No, to jest coś, co się zostało nauczone na ilość tam. Zrzucali ten zegarek ileś razy, żeby no, nauczyć po prostu jakimś Procent do którego nie możesz napisać. No, no, no. I to jest, no i to jest, to jest to. A czy w swoim, w swoim, produkcie, w swojej platformie też myślisz o tym, jak wykorzystywać właśnie też takie zewnętrzne interfejsy, tak zegarek, słuchawki, cokolwiek, co mogą mieć pracownicy? Mm, mm. Tak. Te, te. Tak, tak, tak. My myślimy o, o, o pomiarze stresu. E, to już od myślimy o pomiarze stresu. Na bazie HFV, czyli hard rate variability. No, Z garekiem mam tak na przykład tak, akurat był ma taką mapkę, która tam mierzy mi HV i pokazuje mi jakie mi to stresu. Nie na bieżąco, to niestety nie jest takie proste. To jeszcze nie jest takie sprytne, że potrafię Ci to zmierzyć na bieżąco. Oto są takie no, zielone, nie? Na przykład? To nie jest stresowane, ale to jest pomiar sprzed. No, kilku godzin, no to musisz jawnie sobie zrobić pomiar. Nie? Tak, myślimy o czymś takim, głównie do spametyzowania systemu, nie Przez to określenia, na ile dane zadania są trudne, a na ile dane zadania są, 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 są proste. stres, no, nie, nie, nie. Ciekawe jakie to będzie do przyjęcia. Jeszcze nie wiemy, bo dla nas to jest jeszcze to jest kompletnie badawczy, to jest jeszcze zbyt drogie, żeby to wprowadzić masowo. Nie? Te proste opaski sobie nie dają z tym rady. Musisz mieć już dobry. Dobrego Apple'a albo dobrego Huawei'a, bo jakby musisz mieć kawałek komputera na ręku, żeby to robić. Zresztą to my to no, ja, znaczy, ja uważam, że to nigdy nie będzie tak pewnie w stu procentach, tylko to będzie pewna, pewna wartość ofencyjna, na której wyrzucił uczył algorytm, a potem będziesz przez, przez podobieństwa jakichś innych rzeczy, będziesz, będziesz, to jest ta sytuacja, w której był wysoki stres, nie? Czyli nauczysz, nie wiem, na iluś tam ludziach, a potem jak ktoś inny będzie, nie wiem, coś robił, nie wiem, szybko albo wolno uszał myszką, a przy okazji um, to porównasz do tej sytuacji, jak ktoś szybko, wolno uszał myszką, miał ten zegarek na ręku i, i, i powiesz, że to Mam dla ciebie tipa na przyszłość, bo ja na przykład mam Garmina i on mi sprawdza stres live. Nie? No, uh -huh, uh -huh. Pewnie temperatury, no? E, nie, biorę leki na ADHD i one z definicji y, zwiększają tętno. Tak, o, tak. Ja, ja mam tak, tętno, które wiesz, normalnie ludzie nie mają w trybie spoczynkowym. Nie? No to jest to jest, mało to jest, wysoko. Ale to się, dlatego się bierze właśnie variability, nie, to jest to HFV, nie, bo to, co mówisz na podstawie samego podniesienia tętna, to jest bardzo, bardzo tricky. Ja byłem w drugą stronę, nie, bo ja tam miałem jakieś przy okazji jakieś tam kwestie sercowych, nie, tam nie, nic poważnego, ale tam miałem tam, czy to byłem jakiś bloker, nie, który obniżał z kolei, nie, to nie mogłem zrobić codziennego dawki ćwiczeń, bo mi tam ja Apple pokazuje, ile tam mam ćwiczeń z jakichś Natomiast ja, mimo że robiłem dość dużą aktywność fizyczną, to ten mi nie przeskakiwał powyżej ileś, więc on mi po prostu nie zaliczał ćwiczeń na dany dzień. Ja tam coś ćwiczałem i pisam, że no nie ćwiczysz. Ja po prostu jak? Pompuję i popuję, Nie, nie. nie, Po prostu nie zaliczyłem tego ćwiczenia. Więc to było dość takie zabawne. Ale tak, tak jest. Tak, tak. To są jest kwestia kalibracji indywidualnej. To w ogóle jest duży, duży, duży. Ale to jest jakby jedna. Natomiast drugi aspekt to jest moim zdaniem. No, wszystkie firmy, które tak jak my, gdzieś tam pracują w jakichś środowiskach pracowniczych, no, będą miały do czynienia z, z interfejsem tym na głownym, nie? Czyli okulary, jakieś Vision Pro i tak dalej. Znowu to jest przerwę, to się do wolniej rozpowszechnia, niż wiesz, jest coś takiego software'owego, jak sztuczna inteligencja. Ale to jest kwestia czasu, nie? To nie jest to, jest, to jest według mnie coś, do czego będziemy się musieli przystosować. Nie tak? Dzisiaj wiesz, byłem właśnie na telefonie komórkowym, kiedy też zadania. No To wiesz, w niektórych środowiskach, nie wiem, jak mam mówił sklepu wielkopowierzchniowego, no to ktoś ci w okularach, więc no staje zadanie typu, ale jak, chodczą, alkohol, co nie wiem, posprzątaj elektryczny, hamalto, coś nie bo coś się. Już dzisiaj, wiesz, jak popatrzysz po niektórych sklepach prostu to znowu goście z takimi słuchawkami, nie wiem, że tam wiesz, gadają i tam ktoś mówi, nie? Koordynator, ale to jest po prostu człowiek, nie? to sobie że masz, nie wiem, masz, masz, nie, masz, nie w okularach jakiś tam, nie wiem, oczywiście nie w każdym kontekście, no bo też nie chcemy, żeby wiesz. Też paradoksalnie dla nas na przykład to, że ktoś nie w siedzi no w systemie też nie jest dobry dobrym. Każdy powinien dostać zadanie, wykonywać, potem wrócić do systemu i tak dalej, to, to jest jakaś taka naturalna, naturalna rzecz, to pewnie pamiętasz, nie my dużą uwagę przykładamy do tego, że ludzie odkichowali coś zrobili, była świadoma decyzja. Robię, zaczynam się robić bo to jest to tu i teraz, nie? Zaczynam, robię, odklikuję, że skończyłem. To nam pokazuje czas wykonania zadania, podjęcie, czy w ogóle ktoś podjął zadanie, dużo danych, nie? Jak tak się wyświetla na zasadzie zrób coś, co się robi, gdzieś się tam zalicza automatycznie, to my nie wiemy, w którym momencie nastąpiła intencja, dlaczego. To no są fajne fakty też psychologiczne takie, żeby, no nie wiem, na przykład jak ktoś nie podejmuje jakiegoś zadania, no to można spróbować ustalić, czy on go nie podejmuje, bo nie, bo uważasz, że zadanie jest dla niego za trudne, no wtedy bo trzeba wysłać jakieś, jakąś komunikację, jakieś szkolenie. Czy nie podejmuje, bo nie wiem, bo, bo nie, tak, czy chce się wypisać. To są różne, różne opcje, nie, to, to, to jest fakt analityczny, nie, może z tym coś zrobić, natomiast fakt, jaki się dzieje samo, wyświetlać się gdzieś w okularach, czy człowiek się gdzieś tam chodzi i tak dalej, no, też jest do przeanalizowania, ale jest, yy, jest to trudniejsze i też mniej transparentne dla tego człowieka, nie, no bo wtedy to już jest faktycznie takie, że go śledzimy. nie. No, to jest kontrola jakby taka poza nim, natomiast kontrola typu lista zadań, to dół. Dostaje zadanie, przyjmujesz, przyjmuję, robię, wykonałem. Jest intencjonalno, nie? Masz intencję, żeby to wykonać, zgłaszasz że mam intencje, jest transparentny start, transparentne zakończenie. Eee, fair. Nie na zasadzie kontraktu. Zawiałem z tą kontrakt, że to zrobię, jak zrobię, dostanę 10 punktów. Zawałem kontrakt, robię, dostaję 10 punktów. Nie dostałem, dostaję informację, że nie dostałem, bo tego nie zrobiłem. A nie? tak to zawsze masz pytanie, no, ale ja robiłem, nie, nie wykonałem. Nie? System tał, nie uszutał mnie kontrola zamiotła, Albo dlaczego nie kontrolujecie. To musi być w takich właśnie... Ale, ale docelowo to przejdzie na, na, na Interface moim zdaniem taki e, haptyczno wiesz taki a, augmented reality czy, 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 czy mix reality po prostu. Nie to, to jest kwestia moim zdaniem kwestia jak ceny sprzętu. No my wiemy, że to jest tak, że to spada wykładniczo, więc ja uważam, że to Dawina się zaczęła. nie? Znaczy, Apple coś opublikowało, to jest drogie. Zaraz będzie pięć zamienników, które będzie tańsze. Sam Apple zarobi na influencera i na, na rynku masowym zrobi wersję tańszą. E, tak z iPhone'em i się zacznie dokrecić. Fajnie, w e... czasach żyjemy. Nie wiedząc, co będzie za pięć lat, ale bardzo się cieszę, że mogę być no. tego świadkiem. Tak, tak. Ja to właśnie jak ze studentami mam zajęcia, to mam właśnie zajęcia z, z ta właśnie jest to inteligentne, sztuczna inteligencja i pokazuje, że w poprzednim semestrze, w połowie semestru pojawił się GPT, musiałem zmienić wykład. A na przykład w tym semestrze pojawiło się Pro i w zasadzie zmieniłem dwa wykłady, nie? Właśnie będę opowiadał argumenty, te realiki pokazując, jakieś tam przykładowe filmy, tylko pokazują, jak to wygląda z rządzenia. Znaczy, nie mam tego urządzenia, żeby jeszcze, bo to w ogóle jest też taka fajna. Z GPT akurat i tyle jest fajne, że można pokazywać na żywo nie, co tam się dzieje. A z jeszcze też wszyscy też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest ten etap, jakby zapowiedziany czy Wszyscy się jeszcze domyślają, co to jest, nie? W sensie... To nie, już dużo jest, dużo wiemy, ale już mnie coś nie że to dostanie w Wiemy na przykład częstotliwość odświeżania jest, dlatego to jest tak drogie urządzenie, to jest tak duża, że czy nie wpływa tak mocno na, na błędnik i myślę, wiesz problemy, Więc ja uważam, że Apple czekał na to. To chyba tysiąc patentów mieli, większość dotyczyła właśnie tych kwestii, wiesz, wyświetlania, odświeżania. a to jest prostu, znaczy to ludzie sobie nie znają, bo oczywiście, jak, jak Apple'a zawsze wszyscy krytykują, nie? zawsze jest tak, że, a, tam, tam najgorsze na świecie. No może tak, nie? natomiast jak wierzyć pod uwagę, że dotychczas do poznaną no, barierą wcześniejszych GOBI było to, że, że po 10 minutach zbierało ci się na wymioty. No to generalnie yy, praca nad tym i yy, gdzieś tam patentów i badań naukowych, jednak się musi temu E plus zwrócić, tym bardziej, że oni bardzo patrzą na, każdą, na każdego dolara. To jest... Szczególnie mając księgowego za prezesa. Tak, tak. I oni tam się nie, no, oni się tam po prostu nie, 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 nie obcinają z tym, żeby poszło, poszło. Pierwsze urządzenie było najdroższe, jakie im się uda zrobić. No bo generalnie ono, ono otworzy rynek, nie? jak on, jak jemu się nie uda, no to nie ma co robić tańszych, tyle i, i na sprawa, że otworzy rynek też dla innych. No ja uważam, że to będzie moment, który y, VR czy AR ja przejdzie zupełnie na inny poziom. To, 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 to. Oczywiście zobaczymy, nie? To, też jest, no właśnie to jest właśnie taka ciekawość, nie? żyjemy w takich czasach, że cholera, ale to będzie, nie? Nawet na 90%. No co? Kilka razy mi się udało mi straszyć. No stuknęło nam dwie godzinki. 13. Tak. Ale jeszcze dwa pytania bym chciał Do Dwa pytania w jednym. No. no. Dotyczące, dot, dotyczące tego no. tragwara. Co okazało się. największym takim killerem, taką super funkcjonalnością, która jest. game changerem, którą każdy klient mówi, wow, jest ekstra. A co było największą wtopą, czymś, co równie dobrze mogłoby nie zostać wydevelopowany? Wiesz, co największym moim zdaniem jest, od początku było planowane, jest natychmiastowe nagradzanie, czyli robisz, dostajesz punkty, zadania i tak dalej. Ale nie było największym zaskoczeniem. Największym zaskoczeniem było socjalistów. Czyli to, że ludzie, którzy widzą, że ich znajomi coś robią, yy, zaczynają to robić. Bo największym problemem w organizacji przedstawiania serum jest to, że ludzie nie wierzą czasami w to, że ta się coś robi. Ale jak widzisz, że już pięciu twoich znajomych coś wykonało, to nagle zaczynasz to robić. I to próbujemy na wszystkie możliwe sposoby wykorzystywać. Social proof, czyli że dole społeczność do, do społeczności. przejmowuje taki, taki barier, przełamywanie bariery, takiej Google, nie? Bariery Niewiary. to się Podobny do ciebie koleś, obok biurza, w szczepie, w innym mieście, zrobił to właśnie. I to jeszcze mamy to stosunkowo stromne, ale to będziemy rozwijać. Bo to jest coś, co jest, jest. I to w ogóle to jest w ogóle, wiesz, to jest, jak się domyślasz, to jest też też inteligencji. Znaczy jak wiesz... To jest na poziomnym poziomie, jakie powinien dostaje zadanie, to jest, w stanie znajdować podobnych do niego ludzi, nie? Czyli paradoksalnie sztuczna inteligencja służy do tego, żeby cię kontaktować, żeby ci pokazywać lud, innych ludzi, a nie sztuczną. To jest kina I to jest, to jest... I to, to jest, to jest... Tego, z tego są niewiele, chyba, nie daje, na pięć, co niewiele Szymbabu mówi daje, na do to doceniamy, my to widzimy w statystykach po prostu. Statystyka. Pojawiło się najpierw jakaś grupka, potem więcej, kula śligowa, nie? Kilku gości odkryło jak coś robi i nagle inni też to robią, nie? Po prostu. To jest pierwsza rzecz. Adaptacja W Wtopą było pójście mocno z mechanizmami monetyzacji, z próbą zaadaptowania mechanizmów z gier monetyzacyjnych, takich typu lucky boxy, czyli pudełka z niespodzianką, lucky box. Pamiętam jeszcze lucky No, 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 no. To była wtopa. Nie? To znaczy wtopa, bo w środowisku pracowniczym ta losowość musi być ograniczona. Ale w topu się okazało samo to, że jest Laki Box, ta niespodzianka, czy zbyt często się pojawiała? Ciężko mi powiedzieć, bo bywaliśmy całkiem. Okay. Okay. Czy nie ludzie z tego korzystali, byli sfrustowani, a ci, którzy nie korzystali, to to, byli, to, to, to nie korzystali, bo mieliśmy złe, złe, złe odczucia. Yy, uważam też, że pewnym, yy, pewną przesadą, którą minimalizujemy jest. Yy, w ogóle w gamifikacji jest nadmierne wykorzystywanie rankingów, ale to podobnie jak w tak, tak, Myśmy czuli, że to, że to tam dotyczy już no, po grach widzieliśmy, nie? że ludzie się lubią ścigać, ale to jest jakaś taka wiesz grupa tam 20% społeczności, to tam wynikało się z tych badań do, do gier, które tam kiedyś robiliśmy, czy tam bazowaliśmy na jakichś tam klasyfikacjach jak Bartla, nie? że ci, co lubią tam dokopać innych, rywalizować, to jest tam jakieś 20%, nie? I dalej mamy tą funkcję, no 20% to jest dużo, jeśli chodzi o populację, ale, ale widzimy, że to nie jest tak. Podział na ligi też nie pomaga. Pomaga, pomaga. To jest coś, co słabia. Lokalizacja rankingów ogólnie. Nie mówimy teraz o lokalizacji rankingów, czy ranking się lokalizuje, czy ranking musi być lokalny. Liga to jest jedna z form lokalizacji, Liga, to jest lokalizacja czasowa. No masz tam kilkafobię. Lokalizacja oznacza, że nie jest globalne coś, tylko jest zawężone do jakiegoś kontekstu, nie? Czyli na przykład robisz ranking. Najlepsze no, rankingi to są takie, które już na przykład na trzy dni i jeszcze spodziałem na ligi. Nie? Jeszcze w danym regionu. Niezbyt długi, niezbyt krótki, niezbyt długi, tak. Ta. Żeby się nie zafiksowała, tak. I sierapia społeczna, żeby się nie zafiksowała, bo jak jedną z zagrożeń w planifikacji jest taka zafiksowanie w hierarchii społecznej. Typu, to jest właśnie od, to jest odwrotność social proof, nie? Czyli nie będę w tym brał udziału, bo jest sobie taki kazik i ten kazik wygrywa każdy konkurs, To po kilku grzyba, będę z nim konkurował, nie? Więc tutaj Musisz na tyle mieszać w tych rankingach, żeby tego nie było. Ale to, to teraz jest już, z tym jest też ciężko akurat z klientami, czy klienci tak mają głowy na wkładane rankingi, że bardzo ciężko im powiedzieć nie. nie. Wtedy się stara jakoś to równoważyć. Znaczy ranking jeszcze nie jest tak zabójczy. Znaczy, znaczy ta, ta losowość taka, nie? Znaczy losowość typu lucky box, takie rzeczy z gier, niektóre losowa, one... Środowisko pracy musi być przewidywalnie zastające. Powiedział. Musi być coraz lepiej w sposób przewidywał żebyś się w tym dobrze czuł, nie? Jednak za dużo czy jest takich emocji, wiesz? I chciałby dostać losowej do pensji na koniec miesiąca, no się mówi. Tak, albo twój kolega obok dostaje laki Boksa, gdy ty zrobiłeś kupę roboty dzisiaj dobre. Tak, tak. Dostaje laki boxa, i... abyśmy myśmy się przymierzali, nawet jakieś takie, no mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pomysłów. Uważam, że to jest na koniec dnia, na koniec dnia to jest coś, co po prostu nie warto inwestować. O, nie mówię, że to była losowość, nie warto inwestować, bo no. nie ma sensu. Natomiast warto w social proofy, czyli wszelkiego rodzaju wymianę wiedzy między ludźmi, kontakty między ludźmi. To jest coś, co coś, co Coś, co moim zdaniem, w czym się kryje największy przełom masz dobry, dobrych gości, to się inwestować nie w to, żeby pokazywać, że co, oni są dobrzy i wszyscy z nimi konkurowali, tylko żeby oni się dzielili wiedzą, pokazywać ich zachowanie żeby, żeby, żeby ich jak przykładu. Jako przykładu, nie? Jako przykładu do, czy do aktywacji, czy do tego, żeby ktoś zrobił, czy żeby jak ktoś zrobił. To jest, Najlepszy ludzie w organizacji, to jest twój zasób wiedzy, nie? który musisz ładnie podzielić, a nie przykład, wiesz, jak kiepski jest ktoś inny, nie. W sensie... osoba, osoba, do której porównujesz, musi być możliwie zbliżona do ciebie i mieć zbliżone tak. problemy. Tak. I musisz pokazać, że te problemy da się rozwiązać. Tak, bo jak dystans społeczny jest zbyt duży, są jakby dwie cechy przy wpływie społecznym. Autorytet i dystans społeczny, nie? Dystans społeczny musi być jak najkrótszy, a autorytet jak największy. Nie? Czyli najlepszy koleś, najlepszy sprzedawca w danym sklepie. Nie? Twój kolega, obóz, który jest tam, którego znasz, tak, szanujesz, ale no nie jest aż tak, wiesz, nie jest, nie jest aż taki super wymiadacza. Najlepiej jest trochę podobny do ciebie. Właśnie przed chwilą odkrył najlepszą receptę na wymyślenie, na wymyślenie. Nie? To jest najlepszy przykład. Ale oczywiście to jest. To też jest ciężko czasami wykryć. To są kwestie, jakie analizy zastosujesz, no dalej się pokazuje, kto wykonał nam zadanie, jakieś rankingi, do tego spróbujemy dostosować i tak dalej. To to są takie, wiesz, takie mechanizmy, nad którymi pracujemy, no, tak powiedział, adaptacyjnie. Ale to jest coś, co mówię, jakbyśmy wprowadzili taki prosty mechanizm szczatrufu to tam nam skoczyły jakieś, wiesz, wykonanie zadania zadania 30%. Nie? W ogóle są takie, wiesz, takie elementy wpływu społecznego to jest To to jest jaka pamięć społeczna, jak ludzie się uczą, przechowują jakieś rzeczy. To jest w ogóle coś, co mnie straszliwie jałeś, choć do ja mówię, że to tu w ogóle jest potencjał na AI, ja, jakiegoś takiego, wiesz, takiego, m, takiego właśnie takiego wsparcia kolektywnej inteligencji, nie? że po prostu, że ktoś coś robi, nie wychodzi mu, ale dostaje podpowiedź, wiesz, no w tym miejscu, w którym jesteś, goście, którym się udało, nie wiem, zrobili sobie przerwę. Ja się... Ja będziemy, że mi o kurde, super, no to my idziemy dalej, nie? To, to, jest, to, jest, kurde, to jest to ta wartość, To jest coś, co może jaj doprowadzić. Ma tysiące profili mi, Kurde, super, biegnisz maraton, nie? W tym momencie mistrzu, patrząc na twoje parametry, to powinieneś usiąść. Nie, nie Biegnij dalej, nie nie dobiegniesz. nie? To no, może też wiadomo, po co budować energię, jak nie. I to jest to jest. To jest, to jest, to jest, to jest to jest ten właśnie, to jest to, nie? Bo, bo my nie widzimy, nie? My się po, my mamy, bo też jako ludzie bardzo takie ograniczone możliwości porównywania się z innymi. Widzimy, co robi nasza społeczność. Widzimy pojedyncze osoby, budujemy sobie jakieś mity na ich temat i tak dalej, a ja ci może dać przekrój. Nie, nie insight, tylko statystyka, nie? Bo ty widzisz insight, nie? widzisz, że nie jest koleś, który jeździ lepsze samochodem od ciebie, wszystko mu się udaje mieszkamy. Po prostu jest lepsze. Nie życie, nie chcemy cię a potem się okazuje, że koleś ma po prostu nie, samochód na kredyt, sześć razy był rozwiedziony, z życie ma do tupy, nie? ale to by się wydawało. Nie. Nie, to jest tyle. Oczywiście no, ja ci tego nie odpowiem, musiałbym się pokazać o jakieś sprawy, sprawy. tylko pokazuję to, tak na takim sklepie, w w pracy jest bardzo często taki sam. Wydaje ci się, że nie. jest jakiś koleś, który jest szałą myszką, i szawą minery, szawą myszką, a on W sensie on tam gdzieś jest, nie, jeden z dwudziestu sprzedawców, wszystkim się wydaje, że to jest jakiś tam szary koleś, nie. Pan Tadek przychodzi do pracy, ale pan Tadek robi po prostu target za, cały, za całą firmę, bo po prostu ma wszystko rozklinione, a potem idzie, odpoczyła w domu i, i tyle. Nie? No i tam wszyscy się będą na panu tatku, ale wzorują się na pani Jasi, która ma lepszy pijan, nie? No i firma i idzie w A po drugie… Blu... Tak. No to co ty? Tak, no to takie, takie rzeczy. To jest społeczny rząd, nie, to, to jest w ogóle… No w ogóle my jako… My jesteśmy kurde mega… Takimi społecznymi istotami. To też to, to się domyka z tym, co wcześniej mówiliśmy. Nie, aż ten demokracja bez centralizacja. Żyje już w tak złożony świecie, że jedna osoba, czy takie centralizowane rządy, to, to jest zcentralizowane rządy, to są na ostatnim dni. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. To już koniec mojej rozmowy z Wojtkiem Ozimkiem, twórcą One to Drive. Jeżeli ciekawicie, z kim przeprowadzę kolejną rozmowę, polecam zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie mojego gościa, link znajdziesz w opisie odcinka. A jeżeli zastanawiasz się, jak usprawnić swój produkt, aby zmaksymalizować zaangażowanie klientów, napisz do mnie. Kontakt również znajdziesz w opisie. Do usłyszenia!